Dobry wieczór Państwu. Chciałam bardzo serdecznie przywitać wszystkich u nas w Klubie Inteligencji Katolickiej na takim ważnym spotkaniu, chyba poświęconym czemuś, co naprawdę zmieniło historię Polski. Nasze spotkanie, które ma tytuł Ursus Radom, pomoc dla robotników, 1976 rok. To powstanie KOR-u to naprawdę było coś ogromnie przełomowego, dlatego że tak jak w 1968 roku, to co się wydarzyło, to w dużej mierze to była sprawa inteligencji. To były uniwersytety, to byli pracownicy naukowi. Wydaje mi się, że wtedy te problemy w niewielkim stopniu tylko trafiały do, czy łączyły się z problemami dotyczącymi robotników, ludzi, którzy żyli inaczej niż Warszawa, czy Kraków, czy uniwersytety. I stopniowo po 1968 roku nastąpiła zmiana, połączenie sił tych dwóch właśnie. Z jednej strony inteligencji, która miała za sobą różnego rodzaju doświadczenia i w różny sposób reagowała na tę sytuację polityczną, która była, i robotników, którzy w pewnym momencie stali się też, jak gdyby poczuli się też prześladowani przez ten ustrój, który teoretycznie był ustrojem, który miał wspierać klasę robotniczą. No i połączenie tych dwóch ośrodków, tych dwóch wspólnot, połączenie i porozumienie, które nastąpiło, wydaje mi się, doprowadziło do tego, że było możliwe, tam ta zmiana, która nastąpiła, była możliwa. To znaczy, wiem, że ludzie internowani tam też bardzo się poznawali między osoby z inteligencji, z warszawskiej inteligencji, które zaraz po aresztowaniu czy początku interny okazywało się, że dociera do nich pomoc, docierają do nich paczki, listy, a ludzie z Radomia czy z innych ośrodków robotniczych musieli na taką pomoc, musieliby dużo dłużej czekać, gdyby nie to, że ta pomoc zaczęła się, prawda, rozchodzić. Stało się to rzeczą wspólną. To była wspólne cele połączyły naprawdę bardzo dużą część Polaków. Wydaje mi się, że to jest coś niesłychanie ważnego i dowiemy się tutaj o doświadczeniach i wspomnieniach, także bardzo życzę ciekawego i ważnego wieczoru. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, i wracamy do samego początku, jak to było. Otóż mam tutaj przed sobą książkę, od razu mówię, bo też autor jest na sali, Paweł Sasanta, którego bardzo serdecznie witam, który opisał w książce Czerwiec 76, co się w tym czerwcu działo i o tych represjach. Ja może nie będę mówił dokładnie, co się działo, bo to przecież Państwo wiecie, że w Radomiu i w Ursusie, a także w mniejszym zasięgu, ale w Płocku też były wystąpienia uliczne, były aresztowania, następnie pałowania stłumione, ale skupię się na tym i tu chwilę Państwu zajmę uwagi, na rozmiarach represji, bo jedną z rzeczy, którą KOR bardzo pracowicie robił, to ustalał listy represjonowanych, liczby represjonowanych, no i do tych ludzi próbował docierać. O tym będziemy tutaj mówili. Natomiast no, globalnie, że tak powiem, to nie było sposobu, żeby to wszystko ogarnąć. Więc w książce pana Sasanki są te liczby podane już na podstawie akt urzędowych ówczesnych. A zatem, żeby wyobrazić sobie skalę tego zjawiska. W Radomiu zatrzymano do końca 26 czerwca 368 osób. W Ursusie 173, w Płocku 15. Do końca lipca, według informacji prokuratury, w Radomiu było zatrzymanych 651 osób, w Ursusie 194, w Płocku 55. Były pewne obliczenia, co to są za ludzie, mniej więcej, żeby sobie wyobrazić socjologię tego środowiska.
Więc według danych, które prawda tam władze miały, dotyczyły one 586 osób, więc nie wszystkich, ale to jakaś taka duża próbka. Z nich 466 to ludzie do 30 lat, a więc dominacja młodych. 348 to jest pochodzenie robotnicze, ale bardzo wielu danych nie było, więc można przypuszczać, że spośród pozostałych to też większość jest pochodzenia robotnicze. Prawie 500 osób wykształcenie podstawowe, nawet nie zasadnicze zawodowe, a podstawowe. Czyli ludzie, że tak powiem, no przeciętni, mówiąc ogólnie. Przez kolej, bo teraz tak, z tych zatrzymanych, oczywiście jakąś część, ale nie dużą, zwalniano. Resztę natomiast dzielono na właściwie trzy grupy. Pierwsza grupa to ci, co poszli być sądzeni pod kolegia. Druga grupa to szybkie, tak bym powiedział, wyroki sądowe. Trzecia grupa to wyroki sądowe, no już takie poważniejsze, prawda, poprzedzone dłuższym śledztwem i związane z tym były wyższe kary. A zatem kolegia, radom, 244 osoby. Warszawa, czyli Ursus, 131, Płock, 10. I teraz tak, w Warszawie chociażby, z tych 131, 93 osoby 3 miesiące aresztu, 10 osób 2 miesiące aresztu, kilka osób niższe kary. W Radomiu na 201 spraw 155 osób 3 miesiące aresztu, 37 2 miesiące aresztu. Druga grupa, procesy sądowe, które zaczęły się 26 czerwca. Najpierw, no w sumie to jest 28 wyroków od 5 miesięcy do roku. Ale zarazem właśnie teraz przechodzę do tej trzeciej grupy. Postępowania przygotowawcze wdrożone przeciwko 188 osobom. Pierwszy proces w tej grupie odbędzie się 17 i 19 lipca. To jest Radom, ale tak w tym samym czasie będzie proces w Warszawie. No ale tutaj mam ten Radom, gdzie między innymi został skazany znany potem człowiek Zabrowski, znany z tego, że KORGO będzie bronił aż do końca, a dopiero wyciągnie go z więzienia wraz z amnestią lipcową. Dostał 10 lat więzienia. Także bracia Mitakowie. Łącznie w tych procesach na kary 8-10 lat więzienia skazano 8 osób, 5-6 lat 11 osób, 6 osób 2-4. Mówię o tych pierwszych procesach. Proszę Państwa, to daje pewne wyobrażenie. Nie będę tego wszystkiego tutaj cytował i czytał, bo od tego jest ta książka, a także pewnie o tym będą mówili nam nasi goście. Ale o jednej rzeczy muszę powiedzieć w sposób takim, powiedział, systemowy, a mianowicie o biciu. Otóż po aresztowaniu 25, 6 i pewnie 7 czerwca w zasadzie regułą było to, że aresztowani byli bici. To jest ten moment ogromnego oburzenia tu w Warszawie i w innych miastach młodzieży, inteligencji, o te metody. No te metody niestety one były nie pierwszy raz bito, krótko mówiąc. Bito w grudniu 70 roku i to była w zasadzie taka metoda milicji. No. Znaczy zaczynamy bić. Ona nie dotyczyła studentów na przykład aresztowanych, dajmy na to w marcu, ale wśród wobec środowiska robotniczego była stosowana. I tu mamy, że tak powiem, w książce pana Sasanki ten opis tego. A nawet jak autor tego pisze, słowo ścieżka zdrowia nawet było też używane po tamtej stronie. Tak. Proszę Państwa, nasze spotkanie ma pewien charakter szczególny w stosunku do też różnych innych spotkań o KORZE, które się odbywają w tych dniach. Postanowiliśmy mianowicie zaprosić do opowieści o tych sprawach te osoby, które
działały na pierwszej linii, można powiedzieć, i to jeszcze zanim KOR powstał, zaczęły działać. Czyli jeżdżenie do robotników Ursusa, Radomia, rozpoczynanie i potem prowadzenie tej akcji pomocy od początku. Właśnie to jest taki, bym powiedział, kawałek tej historii szalenie ważny, a mało zdokumentowany, bo oczywiście nieobecny w dokumentacji państwowej, no ale też jakby wszyscy się koncentrują raczej na, jak ten KOR powstał, prawda, kto tu większe ma zasługi, kto ma mniejsze zasługi i tak dalej, albo potem na akcji dalszej, a ten sam początek trochę nam umyka. I chciałbym, że tak powiem, żebyśmy spróbowali temu przede wszystkim poświęcić uwagę, a więc początkom akcji pomocy dla represjonowanych. I to jest tyle ode mnie i chciałem tutaj tylko powitać wszystkich po kolei i będę szedł kolejno. Pan Dariusz Kupiecki. Wojciech Onyszkiewicz. Agnieszka Wolfram Zakrzewska. Henryk Wujec. Rafał Zakrzewski. I brakuje nam Ludki Wujec, która gdzieś zginęła na sali. Zapraszam tutaj. I może zacznę od Dariusza Kupieckiego. Bardzo proszę powiedzieć o tym, jak to się zaczęło, krótko mówiąc. Średnia zwiększa. Razem z Wojtkiem Onyszkiewiczem jesteśmy z tą grupą, która działaczy, która się wywodzi z Czarnej Jedynki, jak pewnie Państwo wiedzą. I weszliśmy w tą akcję pomocy właściwie grupowo. Znaczy myśmy już wiedzieli, że będziemy robić coś. Będziemy działać, wtedy się mówiło opozycyjnie. Nie było to nasze pierwsze działanie, zaangażowanie się w akcję pomocy. Wcześniej już były inne. Niektórzy z nas brali udział w organizowaniu listu protestacyjnego przeciwko zmianom w Konstytucji, który to było kilka miesięcy wcześniej się odbywała ta akcja. Także myśmy właściwie byli do tego przygotowani, wiedzieliśmy, że coś będziemy robić. Jako grupa Gromady Włóczęgów przy Czarnej Jedynce. To tyle, jeżeli chodzi o podkład, taki bardzo, bardzo krótki, nie będę tego wątku rozwijał. Ja się dowiedziałem o procesie ursuskim pierwszym, 16 bodajże lipca. Zadzwoniła do mnie Ulka Doroszewska, że następnego dnia jest proces, pojechałem do sądów i tam na korytarzu spotkałem resztę towarzystwa, swoich znajomych, przy czym od razu zrobiliśmy podział. To znaczy wiedzieliśmy, że część z nas musi się ukryć, część będzie działała na powierzchni, będzie dawała twarz, będzie organizowała, będzie znana milicji od razu, natomiast część będzie działała jak najdłużej się da, pod powierzchnią. Ja się zaliczyłem do tej drugiej grupy, w związku z tym w zasadzie z sądu od razu wyszedłem. Nie znam atmosfery na korytarzu, wiem tylko z opowieści, co tam się działo. I dosłownie kilka dni później zorganizowaliśmy pierwszy wyjazd, bo dostaliśmy adresy pierwszych rodzin od Jana Olszewskiego, o ile się orientuję dobrze. I zumówiliśmy się w trójkę, Heniek, Wujec, Wojtek Onyszkiewicz i ja, na peronie dworca Warszawa Śródmieście, żeby po raz pierwszy wyjechać do Ursusa. Mieliśmy te adresy, wtedy zresztą poznaliśmy się z Henkiem, wtedy jeszcze się nie znaliśmy. To była taka dziwna, troszkę śmieszna sytuacja, bo Heniek dostał informację, że na stacji będzie szef. Ja noszę taki pseudonim od zawsze, jako osoba, która różne rzeczy organizowała, między innymi spotkania Gromady Włóczęgów. I Heniek, wiedząc, że będzie szef, spodziewał się kogoś zupełnie innego. Natomiast przyszedł 22-letni student. Szefa się spodziewał. Natomiast przyszedł 22-letni student, przywitał się, brodaty zresztą, bo ja zawsze brodę noszę. I
I wsiedliśmy w pociąg, pojechaliśmy we trójkę do Ursusa. To był nasz pierwszy wyjazd. Nie pamiętam, czy chodziliśmy w trójkę razem po pierwszych adresach. Próbowałem to sobie przypomnieć, ale chyba od razu się podzieliliśmy, dlatego że tak chodzenie w trójkę byłoby zbyt takie agresywne w stosunku do tych przestraszonych ludzi, którzy nam tam otwierali drzwi po drugiej stronie. Adresy mieliśmy pierwsze od mecenasa. To były nasze pierwsze, a potem zbieraliśmy już, to był po nic co do kłębka. Jedno z podstawowych rzeczy, które zbieraliśmy, oczywiście cała relacja o wydarzeniach, braliśmy najczęściej od matki czy żony, osoby, która no, była zatrzymana w tym czasie, albo już wypuszczona, bo to były różne osoby. To były osoby z pierwszej, drugiej grupy, były osoby niezatrzymane, ale już zwolnione z pracy, bo o tym wątku też trzeba powiedzieć, była masowa akcja zwolnień z pracy. Nie zatrzymań, nie kolegiów, a po prostu zwolnień z pracy. W Ursusie była wystawiona w budynku dyrekcji wielka tablica ze zdjęciami zrobionymi przez SB. Pracownicy chodzili i wskazywali palcem znajomych. Jeżeli kogoś zidentyfikowali, wówczas ta osoba wylatywała z pracy. To była akcja, która była przeprowadzona zaraz po wydarzeniach. Więc to była bardzo masowa taka część represyjna. Potem ci ludzie przez długi czas nie mogli znaleźć zatrudnienia. Tak więc podstawową rzeczą to oczywiście orientowaliśmy się w sytuacji rodziny, co jest potrzebne, ale też zbieraliśmy informacje o samych wydarzeniach i kontakty na innych ludzi. I w ten sposób to się powoli rozrastało. Tą sieć kontaktów mieliśmy coraz większą i w zasadzie ta akcja na początku składała się z takich podstawowych rzeczy. Po pierwsze, zorientować się, zebrać relacje od uczestników, co się działo. Po drugie, dowiedzieć się, jaka jest bezpośrednia pomoc, najpilniejsza potrzebna. Była to najczęściej pomoc prawna, więc kontakt z adwokatami. Również wtedy, nie wiem, czy już na samym początku, pewnie to było później, ale mieliśmy pewne środki finansowe, które mogliśmy w formie zapomóg przekazywać rodzinom. Później stało się to w pewnym sensie regularnym działaniem te zapomogi. No i trzecia część to zbieranie kontaktów do następnych. Wracaliśmy po wyjeździe wieczorem do Warszawy i na początku akcji zwykle spotykaliśmy się wieczorem u Piotra Naimskiego, który wynajmował wówczas mieszkanie w Alejach Jerozolimskich niedaleko dworca Śródmieście, więc było nam łatwo po powrocie tam pójść i tam sobie to wszystko porządkowaliśmy. Spisywaliśmy, przekazywaliśmy to później dalej, z tego powstawały później komunikaty KOR-u. To było też przekazywane później dziennikarzom, w ogóle ta informacja się zaczęła rozchodzić i porządkowaliśmy informacje, wtedy zaczęła powstawać, były zaczątki kartoteki ursuskiej były robione, także mieliśmy już pewne fiszki dotyczące poszczególnych rodzin, przypadków, porządkowaliśmy sprawy pomocowe, no i się umawialiśmy na następne dni. I tak to powoli, takie koło zamachowe się rozwijało. Także tyle, jeżeli chodzi o początki z mojej strony. Tak to sobie wyobrażam. Pamięć oczywiście jest zawodna, ale w tej chwili tak to odtwarzam. Wojtku, uzupełnij, co potrafisz, ale też bym powiedział, bo to też jest istotne, te pieniądze. Kiedy one się pojawią mniej więcej? Bo i skąd one są te pieniądze? Były zbierane po prostu w środowisku. Ja dostawałem pieniądze. Nie, ja to wyrzuciłem sobie z pamięci od kogo? Ze względów bezpieczeństwa. W tej chwili nie powiem. Nie wiem wręcz, od kogo ja dostawałem te pieniądze, ale miałem. Poza pieniędzmi miałem na przykład kartki na cukier. No bo wtedy były kartki na cukier. I to były bardzo potrzebne przedmioty, ponieważ ludzie byli wyrzuceni z pracy i pozbawieni chociażby kartek na cukier, cukru. Dostawałem też kilkakrotnie ubrania. Z tym był największy problem, bo ile pieniądze i kartki łatwo roznać, o tyle ubrania dopasować do potrzebujących nie było tak łatwo. Więc tutaj niechętnie żeśmy tę pomoc brali. Ale pieniądze, jakieś podstawowe pieniądze się pojawiały od samego początku. Ale nie wiem skąd.
Znaczy tu się miesza wiedza, no, jakoś tam zasięgnięta później, więc ja wiem, że od samego początku, od pierwszego procesu pieniądze to był Jan Józef Lipski, czyli taki chodzący kor przed wiele, wiele lat przed korem, czyli taki niesamowity człowiek, mój teść, ale to nie prywata, że opowiadam o nim, który od wielu, wielu lat zajmował się właśnie pomocą tym, no, dotkniętym przez system rodzinom więźniów, co tak naprawdę było niezwykle ważne, ponieważ ludzie wcześniej jeszcze, którzy weszli w konflikt z systemem i mogli się znaleźć bez pracy, mogli się znaleźć w więzieniu, mieli takie poczucie pewności, że ich rodzina na tym nie ucierpi, że jest Jan Józef Lipski, który zadba o to, że rodzina nie zostanie, sama nie zostanie bez środków. Więc to były oczywiście pieniądze od Jana Józefa, ponieważ Jan Józef był taką osobą, no, publicznego zaufania, to znaczy absolutnie wszyscy wiedzieli, że to po prostu, no, święty i kryształowy człowiek, i ludzie z różnych środowisk mieli z nim kontakt, no to dosyć szybko stał się też depozytariuszem pieniędzy zagranicznych, trafiających z różnych źródeł, ale to tak naprawdę prawdziwe źródło tej wiedzy siedzi obok mnie. Natomiast jeśli chodzi o pieniądze, no to ja mam, to oczywiście również była taka zbiórka. Ja pamiętam, jak dziś właśnie spotkanie się z Henkiem, chyba nawet na przystanku w drodze na dworzec, i niezależnie od tego, że idziemy, to Henek gdzieś tam zobaczył migającego znajomego, dobiegł do niego, w trzech słowach powiedział, o co chodzi, już znajomy wsięgał do marynarki i z portfela wyjmował pieniądze, ale o Henku będzie jeszcze za chwilę mowa. To ja mam mówić, jak ja się w tym znalazłem? Dobra. No więc dobrze, no więc Darek powiedział, że byliśmy tacy przygotowani. Pochodzimy z Czarnej Jedynki, z Gromady Włóczęgów, ale niestety dzieliliśmy się tam na intelektualistów i na prostaczków. Ja należałem do prostaczków, który wprawdzie wiedział o tym, że najważniejszą rzeczą jest sprawa podmiotowości. Tego nas nauczył Marzec, że to nie nasze państwo, że budować się musimy od dołu, i w związku z tym z częścią ludzi, ze znakomitym wówczas nauczycielem też Czarnej Jedynki, Wojciechem Fałkowskim, myśmy się zajmowali takim budowaniem od samorządności uczniowskiej, a o jakimś liście 59, no to mówiliśmy, a to takie inteligencje, gadanie, tu trzeba budować od podstaw, robić rzeczy prawdziwe. To zresztą spowodowało, że Antek, jak wpadł na pomysł akcji pomocy i tego, co trzeba natychmiast zrobić i można zrobić natychmiast, i szedł na spotkanie ze mną, żeby mnie do tego namówić, no to szedł w stanie takiego, opowiadał potem, dużego stresu, bo był przekonany, że się spotka z odmową, że to taka dziecinada, a trzeba się zajmować właśnie czym innym. Ale nastąpiła jednak jedna rzecz i ona jest ważna. To znaczy od momentu strajków zmienił się paradygmat. To znaczy ja i myślę wiele osób zdawało sobie sprawę, że od tego momentu żyjemy w innej Polsce, że sposoby postępowania i strategie dobre dla wcześniejszego czasu przestały być dobre. Oczywiście to nie dotyczy listów 59, bo to ja byłem idiotą. Oni mieli rację, a nie ja. Ale co do w ogóle zasad działania. Wiedziałem, że absolutnie Antek to jakoś potrafił też przekazać, ale ja byłem na to przygotowany, że mamy do czynienia z bardzo szczególną sytuacją. Szczególność tej sytuacji polegała na tym. Wszyscy w Polsce wiedzieli, że Polską rządzą bunty robotników, które obalą najmocniejszego sekretarza partii. Tyle, że są one niezorganizowane, wybuchają co jakiś czas. Bunt czerwcowy był specyficzny, ponieważ władza ustąpiła natychmiast. I w związku z tym żyliśmy w takiej sytuacji zawieszenia i zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że władza się tych robotników boi. Pojedynczo jest gotowa ich zmiażdżyć, natomiast łącznie się ich boi, i że w związku z tym, dopóki będziemy się trzymali tego tematu, to tak naprawdę możemy zrobić niezwykle, niezwykle wiele. To znaczy możemy wręcz stworzyć jawną antypaństwową organizację,
dopóki trzymamy się tego tematu. I wiedział o tym na pewno Antoni. Pamiętam rozmowę z Antonim, jak dziś pamiętam, jest parę takich obrazków, które pamiętam jak dziś, mimo że to było 40 lat temu, pod pomnikiem bohaterów getta, no gdzie właśnie Antek mi opowiadał o sytuacji, czyli o procesach, na których właśnie byli, na których był Darek, i o tym, że trzeba zorganizować pomoc i że powinni to zrobić ludzie, no, wywodzący się z czarnej jedynki, że ja mam to zabrać się za organizowanie tego. I ja zawsze, jak muszę opowiadać o Korze, no to używam takiego sformułowania, które moim zdaniem jest najbardziej skrótowym opisem tamtego doświadczenia. To sformułowanie brzmi: Kor przychodzi, a oba słowa są ważne. Co to znaczy Kor przychodzi? To znaczy taka sytuacja, w której nagle w różnej formie, w różnej fazie zjawia się u ciebie problem, w moim przypadku, przy którym nie masz dobrego wyboru, bo albo odpowiesz takiemu Antoniemu Macierewiczowi, że przepraszam, ale ja nie mogę się w to włączyć, no bo właśnie będę się musiał pożegnać z drużyną, wylecę z pracy i tak dalej, i tak dalej. I dalej mam życie spokojne, albo się włączę w to, no i wtedy właśnie wszystko to, o czym mówię, pożegnam się z drużyną, zrezygnuję z pracy, może trafię do więzienia. Tyle tylko, że jeżeli odmówię, to tak naprawdę też się pożegnam z drużyną, bo stracę elementarny szacunek do siebie. Już nie będę mógł mówić harcerzom, żeby robili te rzeczy, no, których ja właśnie nie zrobiłem. W bardzo różnej formie Kor przychodził do ludzi i stawiał ich przed takim dylematem. Albo zachowasz się przyzwoicie, wchodzisz w konflikt z władzą, albo nie możesz spojrzeć w lustro. Tyle jak gdyby, jeśli chodzi o sam moment, w którym w to wszedłem, przy czym mnie było łatwo. Ja nie siedziałem w więzieniu, ja nie miałem wyobraźni, czym to wszystko może grozić. Drugi punkt. To jest pierwsza wizyta, którą ja pamiętam. Pierwsza wizyta, z którą się jechało do właśnie ludzi. To był adres z procesu, bo to był Dziełak, jeden z tych właśnie podsądnych. Pamiętam dokładnie wioskę, pamiętam przystanek przed Żyrardowem, w którym się wyjeżdżało. Pamiętam lekko padający deszcz i ścieżkę. I pamiętam taki okropny stres, jak to będzie. No, no przychodzę i co ja mówię? Kto ja jestem, po co jestem, że tylko i wyłącznie pewnie się przestraszą i mnie wyrzucą. I pamiętam, że jak tam już przyszedłem, to sam fakt, że przyszedłem, sam fakt, że chciałem pomóc, miał od razu olbrzymie znaczenie. Dlaczego on miał takie olbrzymie znaczenie? I nie tylko dlatego, że ta pomoc była naprawdę potrzebna. Również dlatego, że całe nasze doświadczenie w Korze to było takie doświadczenie z atomizacji społecznej. Ludzie po spacyfikowani no, oddzielali się od siebie. Jak ktoś był no, rodziną kogoś, kto jest w więzieniu, wszyscy się natychmiast odsuwali od niego. W związku z tym nasze przychodzenie przełamywało to poczucie atomizacji, było niezwykle istotne. Natomiast co było istotne dla mnie, to że ta wizyta no, była wspaniała. To znaczy w chwilę potem, no, znaczy tak żywa była reakcja na tą moją przecież drobną pomoc, że ja wracałem w euforii. I to, co jest ważne, ja miałem świadomość od tego momentu, że co by się nie działo dalej, to dla takiej jednej wizyty warto ryzykować. I w związku z tym Kor się składał, cała działalność późniejsza, z takich pojedynczych działań, które broniły się same, miały sens same w sobie, takich małych kroków, które warto było robić. Natomiast co tu warto jeszcze dodać? Warto dodać dwie rzeczy. Darek, Haniek, to były organizacyjne potęgi i pracujące potęgi, a ja byłem oferma, facet o dwóch lewych rękach, ale który jednak pojechał, jednak jakąś rolę w tym wszystkim odegrał i miał taką świadomość. I to jest bardzo, bardzo ważne, że jeżeli inni lepsi od ciebie nie robią takich rzeczy, no to ty jesteś najlepszy na świecie, no bo
jedyny albo jeden z nielicznych. I to towarzyszyło wielu osobom wielokrotnie angażującym się w działalność KOR-u. Jednocześnie miało się świadomość, że jest częścią świetnie zorganizowanej całości, którą później jakoś tam dopełnił komunikat, którą opisywał Darek. Kolejna rzecz, można jeszcze przez chwilę, czy za długo? Za długo, bo jeszcze dostaniesz głos, ale chcemy, że tak powiem, pójść do przodu. Więc zanim Agnieszkę zapytam, to tutaj zapomniałem puścić w obieg, proszę bardzo. To jest od Państwa Wójców ich album, nic proszę nie wyjmować. Obejrzeć i tak powinno wrócić w tym kształcie, jaki wiem. To są zdjęcia z KOR-u, ale nie tylko, potem są jeszcze z Komitetu Obywatelskiego. Agnieszka Wolfram wówczas podpisała taki list, o którym się mało pamięta, bo to jest sam początek lipca, zaraz po Radomiu powstały takie listy, no jeszcze według tradycyjnej formy protestu, czyli solidarności z tymi, co protestowali, z tymi robotnikami. One są dosyć ciekawe, bo one są, nie pamiętasz? Szkoda. Były trzy w ogóle listy. Był list, że tak... No ja ten list mam u siebie w archiwum, więc na pewno. Były trzy listy. List, że tak powiem, taki, o którym jest opowiada Jacek Kuroń w swoich wspomnieniach. I to jest znana sprawa, czyli tam profesor Lipiński podpisał, Kisiel, Michnik, pisarze jacyś. I ten list poszedł do mediów zachodnich, ale dwa takie listy, one niekoniecznie poszły do mediów, bo to nie były znane nazwiska, a mianowicie list właśnie takich, no, dwudziestoparolatków, głównie powiedzmy marcowej młodzieży, mówiąc krótko, absolwentów z Solidarnością i list studentów. To nie są duże listy, to tak po kilkanaście osób pod każdym. Znaczy to było tak, ja w 76 roku w czerwcu zdawałam dopiero na studia. Czyli jeżeli ja podpisałam ten list, to ja byłam, ja naprawdę tego nie pamiętam, ale pewno tak, to ja wtedy jeszcze nie rozpoczęłam studiów. Znaczy ja dostałam, nawet indeksu nie miałam. Znaczy ja byłam przyjęta do Instytutu Socjologii. I to jest tak. I po tym liście, znaczy ja pamiętam czerwiec, pamiętam co się, znaczy, pamiętam co się działo w Radomiu, potem jakieś spotkania u Lipskich, ale potem po prostu pojechałam na wakacje. I byłam na tych wakacjach lipiec, sierpień i prawie wrzesień. I miałam bardzo takie rzadkie informacje, co się w Warszawie dzieje. Potem przyjechałam do Warszawy jakoś w końcu września. No ja byłam młodzieżą kikowską. Znaczy moje korzenie są z KIK-u, więc jak się mówi o tych różnych grupach ludzi, którzy jeździli do Radomia i Ursusa, to ja jestem z KIK-owskiej grupy. I właśnie w końcu września przyszedł do mnie do domu mój wtedy sąsiad Wojtek Arkuszewski, który był we władzach KIK-u chyba wtedy, on jakoś był... O nie, na pewno nie. To na pewno wtedy już nie był. Ja byłam też wtedy jeszcze szefem, byłam w zarządzie sekcji kultury. Nie, Wojtek był, znaczy moim dużo starszym kolegą, on jest 10 lat ode mnie starszy. Ja miałam wtedy, no byłam gówniara, on był taki już bardzo mądry doktor chyba fizyki, chyba on był, tak, astronomii. No w każdym razie przyszedł Wojtek i zapytał się, czy nie chciałabym jeździć do Radomia, bo tam jest mnóstwo pobitych ludzi i wyrzuconych z pracy, trzeba im pomóc. No to ja mówię, że dobra. No i on, i tutaj to jest ta różnica między tym, co wy opowiadacie, bo jednak to już jest koniec września, czyli to jest po prostu już po ukonstytuowaniu się KOR-u. I wy ruszaliście ten Ursus. Ja weszłam już w absolutnie fantastycznie zorganizowane struktury. Po prostu dostałam adres do Państwa Romaszewskich na ulicę Kopińską, w Warszawie, których ja ich wtedy nie znałam i miałam się stawić u Romaszewskich i powiedzieć, że jestem chętna do jeżdżenia. No i ja tam poszłam i Zosia Romaszewska, która miała córkę ode mnie 2 czy 3 lata młodszą tylko, tak się na mnie spojrzała, zapytała się, ile mam lat, ja powiedziałam, że 18. No ona tak patrzy na Zbyszka i mówi, no niby dorosła, a co rodzice na to? Ja mówię, no pozwolili. No i wtedy już... Ale oni już byli fantastycznie zorganizowani. Znaczy to było tak, to było już po tych
wyjazdach do Radomia na te poważniejsze procesy. Wtedy w Radomiu złapali Ludka, jakoś go strasznie pobili. Ja to jakby... Ludka Dorna. I jakby to ja cały czas miałam tego, że nawet w pięty go bili, bo to jakoś robiło na mnie jakieś niesamowite wrażenie. No i umówiłam się, kiedy tam... Zosia powiedziała, Zosia była bardzo w ogóle z jednej strony dla mnie miła i czuła, ale z drugiej strony taką była ostrą drużynową. I wszystko było, znaczy masz robić tak, tak, tak i tak. W jaki sposób różne elementy konspiracji mają, jak mają wyglądać. Na przykład komunikaty koru masz wozić w gazecie. Jaka to będzie gazeta? Broń Boże, żadna polityka. No kto tam co czyta? W przyjaciółce. Więc ja miałam w przyjaciółce te... Wtedy już powstawały komunikaty koru. Więc ja już jechałam z komunikatem koru. I to wyglądało, to było już wtedy bardzo dobrze zorganizowane. Było kilka grup tych radomskich. Rafał trafił do kogo innego, ja trafiłam do kogo innego. Potem ci nasi opiekunowie się zmieniali. Ja nie miałam bladego pojęcia, kto jest w mojej, że tak powiem, sekcji. Dwa czy trzy razy z kimś się w korytarzu minęłam, ale to często były osoby, których w ogóle nie znałam. I to się, znaczy ja dostawałam adresy, pieniądze, komunikaty. Miałam zbierać relacje, jak to wszystko wyglądało. Znaczy, jak ci ludzie, jakich represji doznali, w jaki sposób zostali skrzywdzeni. I miałam zbierać relacje, które potem miały tam mieć jakąś formę pisaną i tak dalej. A w ogóle myśmy już, chyba wtedy, ale nie wiem, czy dobrze pamiętam, jakoś szykowali się do tego, że kiedyś powstanie list o komisję konstytucyjną w sprawie zbadania tego. No i teraz, jak teraz Andrzej czytał, jak to socjologicznie i, że tak powiem, wyglądało. No więc po pierwsze, moi pierwsi podopieczni nie byli wyrzuceni z pracy, ponieważ nigdy nie pracowali. Po drugie, czy oni mieli wykształcenie podstawowe? Wątpię. Znaczy ja, i to było rzeczywiście dramatyczne, znaczy ja nie pochodziłam ze zbyt zamożnej rodziny, no ale jednak podstawowe rzeczy w domu były. Znaczy dla mnie najdramatyczniejszym obrazem Radomia to jest potworna nędza. To jest tak straszne, znaczy ja czegoś takiej biedy i takiego brudu, no przepraszam, syfu, to nie widziałam nigdy. To był pokój, gdzie po prostu stały jak prycze 8 łóżek i tam mieszkało 10, spało 10 osób, a na jakiejś małej kuchence ktoś coś gotował. Ci ludzie no, mówili dziwnym językiem. Znaczy ja naprawdę miałam problemy komunikacyjne. Moi podopieczni, to nie była zbuntowana klasa robotnicza, od razu mówię. To byli ludzie, którzy brali udział w zamieszkach. I to pewno w książce, znaczy ja pamiętam, czy troszeczkę, że mi się te książki nakładają, ale tą książkę pana Sasanki na pewno też miałam w ręku. I tutaj to już historycy opisują, no tam odbywało się jednak ostre demolowanie miasta po prostu. Więc ci moi podopieczni to byli z tych demolek. Niektórzy właśnie byli z tego, ale też miałam taką rodzinę, gdzie oni po prostu słynęli z tego, że są złodziejami i łobuzami. I ich wyciągnęli potem z domu i wsadzili do więzienia. Znaczy oni nawet tam nie byli. I to było, znaczy ta nędza i ta, no i teraz o przemocy. Znaczy oni mi pokazywali swoje plecy. I to rzeczywiście to było coś przerażającego. No ja byłam może bardzo młoda, to jeszcze też większe wrażenie na mnie robiło, ale to naprawdę było coś strasznego. Była też opowieść o chłopcu, jakimś chłopcu mieszkającym w tej dość dużej rodzinie, który na szczęście się lekko wyrywał z tego środowiska i wylądował w jakiejś szkole, nie wiem, technikum czy zawodowej gdzieś w Piotrkowie, czy gdzieś w okolicy. W każdym razie on 24 czerwca czy 23 czerwca przyjechał do Radomia ze świadectwem. I po prostu jego wyciągnięto, znaczy wszyscy młodzi ludzie, którzy wychodzili z pociągu, z peronu, no od razu na ścieżkę zdrowia. I ten chłopak, to był uczeń, no był totalnie skatowany po prostu. Ja widziałam tego chłopaka. No więc znaczy trudno powiedzieć, że to była pomoc robotnikom w buncie robotniczym, bo to po prostu była pomoc no, biednym, no, skatowanym ludziom. Oni,
Znaczy najdramatyczniejsza w ogóle historia to jest taka, że trafiłam do domu. To też był jakiś adres, który musiał być z sądu. I to był maleńki domek, taki budujący, znaczy gdzieś w okolicach było takie budujące się osiedle, no taki mały Ursynów, który teraz, ja przejeżdżałam przez Radom, potem wielokrotnie to jakoś kojarzę. Jeszcze zanim to, znaczy powstawała ta budowa i był maleńki domek, w którym jeszcze ktoś tam mieszkał. Ja weszłam do tego domku, tam była bardzo miła pani, czwórka, piątka dzieci, bardzo miły starszy pan, chyba jej ojciec. Te dzieci były bose. To był listopad, listopad, było zimno. Te dzieci miały gołe pupy i były bose. Jakieś takie, miały na sobie dziwne ubranka. Ona po prostu nie miała co jeść, a jej męża złapali na ulicy Żeromskiego. To jest pryncypialna ulica Radomia, gdzie... Znaczy on po prostu przechodził, on był i został zatrzymany, on był epileptykiem. W momencie, kiedy go zaczęli szarpać, połować, on dostał ataku epilepsji, co nikt nie przeszkodziło, żeby go... jeszcze okazało się, że ma w kieszeni scyzoryk. On został skazany, znaczy zatrzymany, nie wiem, czy dostał kolegium, czy coś, został zatrzymany za czynną napaść z nożem na policjanta. Tam był po prostu głód w tym domu. I ja pamiętam, dostawałam jakieś, średnio się dawało 1000 złotych. Nie wiem, czy pamiętacie banknot 1000-złotowy wtedy. I ja miałam jeszcze tam różnych ludzi pójść, miałam tam listę, na ogół to było tam, nie wiem, 6-7 domów, które miałam odwiedzić. Ja wszystkie pieniądze tej pani zostawiłam. I ona wtedy mnie pocałowała w rękę, powiedziała do mnie: najświętsza panienko, a potem powiedziała: to może się podzielmy na połowę. Znaczy ona kompletnie, znaczy no w ogóle, moim zdaniem ona myślała, że anioł z nieba zstąpił. Nie to, że ja taka urodziwa, ale no po prostu stała się taka historia, że to po prostu ona nie wiedziała co. Potem zresztą myśmy zajęli się tym mężem. Ta pani, myśmy sprowadzili ją do Warszawy, do zespołu 25 na Placu Zbawiciela. Spotkałam się z nią w kościele, zaprowadziłam ją do tego zespołu, została oddana w ręce prawników i on wyszedł. A jeszcze nasz przyjaciel i pewno znajomy wielu państwa tutaj, Janek Cywiński, który był rekordzistą jazd do Radomia, on najwięcej jazd wykonał. Janek miał babcię, która miała jakieś dolary. I ta babcia, jak się dowiedziała o tej całej historii, to nie wiem, 10 dolarów dała, co była kupę kasy. I myśmy z Jankiem poszli do Peweksu i tej rodzinie, tej pani kupili tam, już nie wiem, co to się kupowało wtedy, jakieś takie spożywcze rzeczy, no kakao, tam coś takie. Więc moje doświadczenie to nie jest doświadczenie polityczne, to jest czysto humanitarno-etyczne i rzeczywiście jest to kontakt z potworną biedą i nędzą, jakiej ja nigdy w życiu nie widziałam. No to ja może to tyle, bo to anegdot jest wiele. Tak, początek jeszcze, bo o tym nie było mowy. Skąd się ci ludzie pojawili? Skąd się ci ludzie pojawili, którzy brali udział w akcji pomocy? Otóż w pewnym sensie KOR został zorganizowany daleko przed KOR-em. My braliśmy udział z Ludką, ale również Kikowcy, również Czarna Jedynka, również Komandosi w takim seminarium od roku 1973. Planowaliśmy to na 3 lata. To była taka trochę desperacka próba, rozpaczliwa próba odniesienia się do tego, z czym żyliśmy. Myśmy tego nie rozumieli, postanowiliśmy na własny sposób to zrozumieć. I to seminarium w jakiś sposób zaplanował Adam Michnik, nie może inni, a spotykaliśmy się tam, nie wiem, czy Rafał tam chodziłeś, ale byłeś tam. Tam poznałem Piotrka Naimskiego na przykład. Przepraszam za wtręt, ale to seminarium tak naprawdę zorganizowali Wojtek Arkuszewski i Janek Tomek Lipski. A Adam, owszem, dużo pomagał, podając koncepcję. Lektury, bo on wiedział, jaką bibliografię trzeba dać. I to było poznawanie historii PRL od zarania, czyli jeszcze od czasu wojny, bo wtedy te korzenie powstawały. Rzeczywiście pracowaliśmy, niezależnie od tego, kto jaki zawód pełnił, starannie, spotykając się między co 2 tygodnie w prywatnych mieszkaniach, a podsumowanie każdego etapu odbywało się u Jacka Salija tutaj obok, w kaplicy. I zapraszani wtedy byli żyjący z tamtego okresu
jeszcze świadkowie, na przykład Bartoszewski, na przykład Woroszylski, czy... proszę? Strzelecki i tak dalej, tak. Którzy odpowiadali na wszystkie pytania, a my byliśmy przygotowani do tego. I co, nie chcę powiedzieć tego seminarium, tylko chcę powiedzieć, że to było miejsce spotkania trzech różnych środowisk, które się wcześniej za bardzo nie znały. Nie tylko spotkania, ale zaprzyjaźnienia się. To jest niesłychanie ważne, że tworzyło się środowisko takie wspólne. Myśmy się, te przyjaźnie powstawały wtedy. I na tym korytarzu, a jeszcze jak żeśmy się dowiedzieli o tym Ursusie w ogóle? No też to był pewien element kilku bardzo ważny. Porządkowaliśmy cmentarz żydowski na Okopowej każdego roku po zakończeniu semestru. To była inicjatywa Krzyśka Śliwińskiego. To była jakaś kontynuacja, jakaś reakcja na to, co stało się w marcu 1968 roku. Chodziliśmy na cmentarz, ponieważ każdego roku on zarastał, więc zawsze była tam robota. I potem spotykaliśmy się u sióstr na Żoliborzu i tam żeśmy rozmawiali na jakieś tematy żydowskie. I tak samo 5 czerwca byliśmy na tym cmentarzu i wtedy ktoś powiedział, że coś się dzieje w Ursusie, bo nie dojechał jeden redaktor więzi z Milanówka, to coś musiało być, jakieś pociągi stać, coś takiego. No i było przemówienie, nie pamiętam, Jaruszewicza chyba, który odwoływał podwyżkę. Tam byśmy to oglądali, więc wtedy poczuliśmy, że jest jakieś wydarzenie historyczne, ważne. No i już nie będę tego tak streszczał, tylko tak, na korytarzu sądowym, o tym jak mówił Darek, dowiedzieliśmy się tego prawdopodobnie od Olszewskiego, że proces będzie, bo Pruszków jest koło Ursusa i ludzie, jeśli szli szukać obrońcy, doszli do Pruszkowa, więc Olszewski od siebie czy od innych kolegów wiedział, że proces będzie, władze tego nie rozgłaszały. I wtedy była decyzja tego seminarium w pewnym sensie, idziemy na ten proces. Ja tam wszystkich nie wymienię, ale tam większość tych osób, które potem jeździły, były. No tam była na przykład Małgosia Piotrowska, tu jest na sali. Byłem ja, bo ja się zwolniłem z pracy, wziąłem specjalną przepustkę w sprawach osobistych, bo wiedziałem, że za co z tego będzie afera. Żeby nie tego, że ja jestem dezerter, że to uciekłem z pracy. No, był Antek Macierewicz, była Gajka Kuroniowa i tak dalej. I nas tam nie wpuścili na salę oczywiście, bo SBC siedzieli na sali, ale i to był ten moment, tam zapłonęła ta iskra. Tu siedziały te rodziny, tak jak opisuje się, przestraszone, no po prostu rozpacz, zwłaszcza, że grożono im wielkimi karami, potem to się znacznie między innymi w wyniku akcji Korowskiej osłabiło, ale ten początek był potwornie groźny. Strach, co będzie z rodziną, brak środków do życia i tak dalej. Jeszcze to zastraszenie, zaszczucie. I tu przychodzą ludzie jacyś, którzy okazują jakiś rodzaj przyjaźni, ale tamci się boją, no bo to jacyś nie wiadomo, kto to jest, a może to jest Betsy, a może co, nie wiadomo. Rzeczywiście ten moment, tę barierę przekroczyły kobiety. Właśnie takie jak Gajka, jak Małgosia Łukasiewicz podchodziły, zaczęły z tamtymi kobietami rozmawiać i nagle się okazało, że to są zwyczajni ludzie. I wtedy to zaczęło działać. Wiem, że Janek... Kwiaty. Janek Jutyński poszedł, kupił kwiaty. Jan Józef miał ten sławny chlebaczek, który były parę groszy były, tak i tak dalej. I to widać było, że to jest ten moment. Coś tutaj zapłonęło, coś można będzie zrobić. No i oczywiście Antek miał wspaniały refleks, Antek Macierewicz. On to zobaczył, on był bardziej doświadczony w tych różnych inicjatywach i on pomyślał pewnie, że to jest ten moment, trzeba pójść dalej. Wyście już takie akcje robili wcześniej w Czarnej Jedynce, dla niego to może było naturalne. Również Jan Józef miał taki pomysł, ale to już nie wchodzę, ale Antek na przykład mnie powiedział, że tę akcję trzeba kontynuować i czy ty byś chodził tam? Czy... Ja mówię tak, oczywiście, no teraz, ale niestety na początek, ponieważ pracowałem w fabryce socjalistycznej, były dokładnie rozpisane, kiedy są wczasy rodzinne, to myśmy mieli wtedy wyznaczone wczasy. I pojechaliśmy na 2 tygodnie, gdzieś tam jakieś wczasy, a potem po powrocie, ja powiedziałem, jak wracam, od razu się melduję. I faktycznie miałem się zameldować u Wojtka Fałkowskiego, bo tam niedaleko mieszkał i się u niego zameldowałem, ale Wojtek z jakichś przyczyn nie mógł jeździć, coś tam było rodzinnego i wtedy skierował mnie do szefa, czyli do Darka. I ja myślę, że ja jeździłem zamiast Wojtka Fałkowskiego, ta trójka nasza. Ale bardzo jestem zadowolony z tego, że tam wpadłem w tą trójkę.
Nawet może trochę od tego tonu odchodząc, chciałem powiedzieć, że jest taka, coś, znacie to. Ja to mam szczęście, że w tym momencie żyć mi przyszło w kraju nad Wisłą. Ja uważam, że szczęście głównie ze względu na te przyjaźnie, jakie wtedy powstały, one już trwają, one już się nie zmienią. To największa wartość z tamtego okresu. One nie pękły przez cały czas, jak tu jesteśmy, mimo pewnych różnic, jakie są. I te adresy pierwsze były z tego procesu. No bo na przykład pani Mielczarkowa, to się to pisała Ludka, myśmy ją wzięli do domu, tam także pogadać i tak dalej. Dobrze. Więc te pierwsze adresy stamtąd były, pewnie również adwokatów i tak dalej. Ten moment, teraz tak, te ścieżki zdrowia. Te ścieżki zdrowia były dlatego, bo Gierek powiedział, ja nie będę strzelał do robotników. Nie będę strzelał, ale wpiernić trzeba im dać. Można popamiętać. I to nie były przypadkowe, to było ułożone dokładnie. To był dokładny mechanizm. Jak go złapali? A łapali, tak jak mówicie, wszędzie. Na torach, przy zakładzie, do śmietnika faszecku byłem przed. Gdzie złapali, tam go brali. I więc na początek szedł do Suki, no to go pałowali, wchodził do Suki. Potem Suka jechała pod komendę w Ursusie, wychodził z komendy, wychodził z Suki, szedł do komendy. Tam już był szpaler i tam go pałowali. Wchodził do komendy, tam siedziało dwóch policjantów na zmianę, jeden nazywał się Dąbek, a drugi Dynda i miał listę. Na tej liście musiał zaznaczyć. Rzucał kamieniami, przeklinał czy coś tam, atakował milicjantów i tylko podkreślał, nazwisko podkreślał, rzucał kamieniami. Następny. I podpisany był świadek. On pisał, ten Dynda czy Dąbek, że on to wszystko widział. Zresztą potem było zakwestionowane przez prawników bardzo dobrze. Tak to? Przyszedł rekordzista. Tak jest, I potem z tej komendy tak samo szedł do Suki i był pałowany i potem Suka rozwoziła po różnych aresztach w Warszawie. Teraz tak, myśmy zrobili dokładny rejestr aresztów. Cel. Kto w jakiej celi siedział, kto z kim siedział. Dzięki temu dochodziliśmy potem stopniowo, kto do kogo, ale mieliśmy często jakieś, na przykład w Antek Zielonki albo coś takiego. Trudno było trafić, ale powoli trafialiśmy. I cały ten przebieg tej akcji ursuskiej powstał w wyniku naszego doświadczenia i tych opisów, które zbieraliśmy i nosiliśmy do Piotra Naimskiego. To trzeba powiedzieć, że to była pewna organizacja z czarnej jedynki wzięta. Oni już mieli takie akcje, jakieś robili i po prostu to pewien wzorzec był. Dokładnie według tego wzorca postępowaliśmy. To może na razie tyle. Tego. Może dobrze. Właśnie, Rafale, rozumiem, ty Radom. Ja Radom. Ja jeszcze bym do tego, co Heniek mówił, nawiązał. To znaczy, że gdzieś rzeczywiście nie jest najbardziej taką chyba istotną rzeczą, która zadecydowała o tym, że to się mogło jakoś udać, to było te przełamanie rozmaitych takich barier środowiskowych i to, że to trwało od paru lat rzeczywiście. To seminarium, na które ja chodziłem jako gówniarz kompletny, licealista chyba jeszcze, równolegle się toczyło seminarium dla licealistów, które prowadził sam Adam. I to się odbywało w mieszkaniu Jana Józefa Lipskiego. Tam przychodziło 10 młodych chętnych do nauki historii Polski. Spotykaliśmy się, książki kultury paryskiej, wszystkie ciekawe rzeczy, których w szkole się wtedy człowiek nie mógł dowiedzieć. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz to rzeczywiście sekcja kultury Kikowska. Ja tak byłem okrakiem trochę, bo znałem trochę właśnie to środowisko komandosów, 2-3 osoby wcześniej, ale też byłem związany z Kikiem przez różne znajomości i w tej sekcji kultury to się dokonywało, to połączenie, można powiedzieć, tych środowisk takie co czwartek u Jacka Salija. To było też naprawdę niezwykle istotne, bo gdzieś tam ten wspólny język się wtedy odnajdywał i rola Kościoła w tym wszystkim. Potem jakoś ten Kościół też pokazał takie bardzo sympatyczne oblicze dla tej akcji pomocy i dla potem, powiedzmy, w stanie wojennym. To też zaowocowało pewną jakoś. W każdym razie ja się mam za takie dziecko trochę Kościoła Lewica Dialog. I to myślę, że to z tego powodu też było takie oczywiste, że jak się coś zaczynało dziać, no to ta gotowość, tak jak mówi Wojtek, że KOR przychodzi, to w zasadzie nie było innej możliwości niż się nie zgodzić na to, że trzeba coś zrobić. Więc ja trafiłem w taki sposób, że pamiętam, że Heniek do mnie chyba zadzwonił. W waszym mieszkaniu był Zbyszek Romaszewski wtedy.
I we trzech żeśmy zaczęli rozmawiać, wyście, już Ursus był, to był początek września jakoś, że coś trzeba zrobić z Radomiem. No i że z Radomiem i z Radomiem. I potem już nie pamiętam, mam jakąś dziurę w pamięci. W każdym razie każdy rzeczywiście miał, ta struktura już była bardzo szybko powstała, bo drużynowymi jednymi byli Romaszewscy, drugimi drużynowymi byli Starczewscy wtedy. Krysia, Starczewska i Stefan. I rzeczywiście to działało w sposób bardzo taki, powiedziałbym, zorganizowany już. Tak jak Agnieszka opowiadała. Przychodziło się, dostawało się te adresy, które były zdobywane przy kolejnych odsłonach procesów lub jeżdżenia do samego Radomia. I potem dostawało się te adresy, które się tam chowało w paczkę do zapałek, tę bibułę, te pieniądze i ruszało się różnymi drogami do tego Radomia. W każdym razie to doświadczenie takie i ten obraz tego Radomia, to co Agnieszka mówiła, to rzeczywiście to było takie miasto, które było skatowane po prostu. Znaczy to było tak nieprawdopodobnie przestraszone miasto, jednocześnie poprzez to, że partia została tam w sposób potworny upokorzona. Znaczy to, ten komitet, który płonął, ten sekretarz pierwszy, który tam był ganiany publicznie i tam jednak też byli robotnicy, bo jednak ten Walter to była duża fabryka broni. Więc to się wszystko tam mieszało i akurat mój pierwszy kontakt taki personalny to był z niejakim Gierkiem, który potem urósł na lidera z różną straszną końcówką. Natomiast pamiętam, że to było o tyle trudne, że oczywiście trzeba było przełamać tą barierę drzwi oraz przekonać tych ludzi, którzy byli potwornie przestraszeni, bo pamiętam, że to było coś takiego, że w zasadzie w każdych drzwiach oni się bali, czy ktoś za tobą nie przyszedł, czy ktoś za chwilę nie wejdzie i tak dalej. Ale ja pamiętam, nie wiem, czy to już tak z takiej potrzeby edukowania. No w każdym razie wygłaszałem jakieś takie dość uczniackie teksty o potrzebie solidarności, o tym, że trzeba razem. I on tak patrzył na mnie, ja na niego patrzyłem. I tak, on był zdecydowanie bystry. Więc ja tak opowiadałem, no potem te pieniądze zostawiłem, potem tam on mi coś pokazał, jakiś następny adres, no wszystko jedno. W każdym razie to było o tyle zabawne, że po jakimś czasie do tego Gierka przyjechał Janek Lityński. I potem ja spotykam Janka, Janek mówi, słuchaj, byłem u takiego chłopaka, mówi, co za głowa, mówi, tak wszystko wiedział, o co chodzi, że ta solidarność, że razem, że musimy tutaj dawać odpór, że coś. Ja mówię, Janek, ja byłem u niego wcześniej, a mówi, no dobrze. No w każdym razie rzeczywiście było tak, że ta akcja radomska, gdzieś z tej idei tej solidarności, powstał ten pomysł tego listu zbiorowego, żeby przełamywać te różne, że tak powiem, lęki, które były tam. A to można sobie wyobrazić, jak tam było strasznie, bo przecież oni po naszych wizytach byli nachodzeni. Oni potem sami przyjeżdżali, były przypadki przyjeżdżania do Warszawy, oni mówili, że donieśli na nas, tak? To ten, bracia Sułkowie na przykład. No wszystko jedno. No w każdym razie to były sytuacje, gdzie oni byli łamani po raz kolejny tam z tych powodów, bo bardzo to miasto było wzięte ostro za mordę przez władzę. To chyba z początków tyle. No właśnie, bo też zwracając się do Ludki, ten element jest tu szczególnie interesujący, tego zetknięcia jednak. No wiadomo, że innych światów, to już wiem, tych robotników, tacy. Jacy oni byli, prawda? No na pewno byli różni. To nie można powiedzieć, że wszyscy byli tacy, jak tutaj Agnieszka opisała. No ale jednak, prawda, to był inny świat. No z tą młodzieżą, prawda, warszawską, inteligencką, to jest socjologicznie bardzo trudne. Właśnie o to też chciałem tak zapytać, Ludka. No ale to może nie do końca mnie. Źle zadane pytanie, to znaczy pytanie dobrze zadane, ale do złej osoby, bo ja na przykład nie jeździłam w ogóle z przyczyn obiektywnych, bo w tym czasie już nie były wakacje w Warszawie przecież, tylko była szkoła. Ja pracowałam w szkole i miałam małe dziecko. Jak jeździł Heniek, to już ktoś czasem przy dziecku być musi. Ale
ponieważ nasz dom był, nasze mieszkanie było jednym z większych mieszkań, więc nasze mieszkanie, podobnie jak mieszkanie Naimskich, było mieszkaniem, gdzie się przychodziło, przyjeżdżało po tych jazdach urszulskich, no i można było coś zjeść i wypić herbatę. Wojtek się specjalizował w jedzeniu jajecznicy. Ale chciałam powiedzieć tak, oczywiście o seminarium to już Heniek mówił, powiem jeszcze, że doświadczenie w zbieraniu podpisów pod listami przeciwko zmianom konstytucji bardzo ważne. List, który wyszedł z kręgów czarnej jedynki, czyli tak zwany list 300, to Heniek podpisał i zbieraliśmy podpisy, a list autorstwa Wiktora Woroszylskiego, tak zwany 101 albo 102, różnie, to z kolei myśmy głównie podpisy zbierali i tak osobiście poznaliśmy Woroszylskiego. Dlaczego o tym mówię? Bo jak nie mogłam jeździć, to się chciałam chociaż inaczej przyczynić. Tu pytałeś o pieniądze. Ludzie, ja miałam wrażenie, to nie badałam, ale takie miałam wrażenie, że dawali po prostu masowo pieniądze. Takie było poczucie tej niesprawiedliwości, tego uderzenia w tych Ursusiaków i Radomiaków, że po prostu prawie każdy sięgał. Ja pracowałam w najzwyczajniejszej w świecie podstawówce. W tej podstawówce dwie osoby mi nie dały pieniędzy. Jedna, bo nie poprosiłam, dyrektorka szkoły, a druga no wyraźnie przestraszyła się, nie ze skąpstwa, no przestraszyła się. Wszyscy nauczyciele, głównie nauczycielki zresztą, dali pieniądze natychmiast na pomoc. Adam przed swoim wyjazdem do Francji dał nam dwa namiary. Poznaliśmy u niego w domu Jurka Markuszewskiego. No a drugi namiar, to przepraszam, to już nie dał, to już sami mieliśmy Wiktora Woroszylskiego. I myśmy regularnie, albo Heniek, albo ja, odbierali, i to już potężną taką kasę, od Jurka Markuszewskiego, który w środowisku teatralnym, wśród aktorów i reżyserów zbierał pieniądze i przynosił nam hurt, i od Wiktora, który z kolei w środowisku literatów zbierał i też hurt nam dawał, i oni bardzo byli zadowoleni z tej jednej stałej ścieżki, dlatego że mieli świeże, bezpośrednie relacje, bo mieli potrzebę oczywiście tej informacji zwrotnej, co się dzieje, jak ci ludzie i tak dalej. Informacje o pierwszym procesie, tym warszawskim, ursuskim, przyniósł nam do domu, i to ja dokładnie pamiętam, Wojtek Ostrowski, który się dowiedział oczywiście od Jana Olszewskiego. Jan Olszewski się dowiedział w swoim zespole w Pruszkowie, bo ci podsądni mieli adwokatów z urzędu, no ale w zespołach się rozmawia. Więc od tych adwokatów z urzędu się dowiedział i stąd myśmy to oczywiście puścili natychmiast dalej. Ja pierwszego dnia na procesie ursuskim być nie mogłam, bo szkoła, bo lekcje. Ale jak tylko miałam tak zwany dzień wolny, bo na ogół był taki jeden dzień wolny bezlekcyjny, to do tego do tego sądu pognałam i tam właśnie poznałam te rodziny. No, pani Mielczarkowa przerażona zupełnie, z małym synkiem, mieszkali na wsi. No w ogóle nie wiedziała co, dlaczego na nią spadło, bo ten Mielczarek Bogu ducha winien, po prostu ze zdjęcia wzięty, i nagle się okazało, że jest przywódcą tego całego strajku i tego zablokowania pociągów. Więc jej się świat kończył. Myśmy ją rzeczywiście wtedy wzięli do mojej mamy do domu tam na obiad. Chcieliśmy zabrać synka na wakacje, no ale to nie dziwię jej się, że obcym ludziom jednak bała się dać dziecko na te dwa tygodnie. No i teraz ja, ponieważ im to tak nie wypada się chwalić, powiem, jak wyglądał taki dzień jeżdżącego, znaczy męża.
rano, raniutko, bo ja jeszcze dodatkowo wylądowałam w szpitalu, więc rano, raniutko brał synka, ubierał i zawoził do przedszkola, z przedszkola gnał do pracy, po pracy gnał do przedszkola i wstawiał synka do babci, czasem jeszcze odwiedzał żonę w szpitalu, a potem pociąg, Ursus, adresy, trochę starszy od reszty, więc nie ten młodziak, któremu się może bardziej ufało, bo to jeszcze nie... A trochę starszy, pytam, jak cię tak wpuszczali? No mówi, no przychodziłem, mówiłem, że jestem z Skiku. Oni myśleli, że jest jakiś tajemniczy Skik. I wpuszczali i potem, a potem jakoś już mieli zaufanie i jakiś tam adres dodatkowy podali. Pierwszy adres radomski zresztą, to też od Ursusiaków, dlatego że gdzieś przy okazji odsiadki po kolegium spotkał się jakiś Ursusiak z jakimś radomiakiem i tak się złapało pierwszy adres. To nie mogę niestety powiedzieć więcej o socjologii jeszcze. Nie, ale bardzo, bardzo dobrze. Dobrze, Heniu. Mianowicie tu powstała ta kwestia, którą poruszyła Agnieszka, że jak ona przyszła tam, to w ogóle ten człowiek tam, jak się okazuje, nie pracował, był po prostu represjonowany. To nie było tak całkowicie przypadkowe. Ten proces pierwszy ursuski, który był w połowie lipca, jak się przejrzało, tam były 7 robotników, najwyższy wyrok dostał młody chłopak, taki Chmielewski, 5 lat dostał i tam stopniowo w dół. To byli ludzie przypadkowo złapani, ale związani z zakładem. Większość z nich miała bardzo... Co? Z zakładem Ursus. Większość z nich miała bardzo pozytywne życiorysy. Ten Chmielewski uratował dziecko z jakiegoś pożaru. Miał wyróżnienie nawet jakieś. Inny taki Zielonka tam gdzieś w Kawęczynie, czy gdzieś tam pod Grodziskiem wziął dzieci adoptowane. Zajmował się tymi dziećmi adoptowanymi. Wyszło to w czasie procesu i wtedy władze, SBN, przecież nie jest niegłupie, pomyślało sobie, to źle, bo w ten sposób to nas jakoś negatywnie pokazuje i w Radomiu już tego błędu nie robili. Brali kryminalistów po prostu. Z listy kryminalistów brali i czy on tam był, czy nie był, to nieważne. Brali go i mówili, byłeś, rzucałeś 5 lat, 10 lat i tak dalej. Stąd ta cała historia. Jeszcze te wizyty w domach. One były rzeczywiście początkowo trudne, ale bardzo szybko nawiązywaliśmy kontakt, bo to była ta atmosfera zastraszenia. W Ursusie chodziły trójki, milicjant i dwóch milicjantów i wojskowych, nie wiem dokładnie, które żeby, nie po to, żeby co tam pilnować, tylko żeby zastraszyć, żeby była taka presja na ludzi. Więc jak przychodził ktoś, to oni byli szczęśliwi i to się te drzwi szeroko otwierały. I nawet kiedyś jedna pani powiedziała mi tak, dość późno tam byłem, nie wiem czy we wrześniu, coś mi, no wreszcie pan tu jest, mówi. Już u innych byli, a do mnie to do tej pory nie przyszli. Objechała mnie na początek, więc tego typu rzeczy. I moim zdaniem, z wielu z nich nawiązaliśmy bliskie kontakty bardzo, z tym, że to nie jest tak, że myśmy mieli taką nadzieję potem, to już przyszłe czasy, że oni będą tym aktywem potem w dalszej opozycji. Oni wcale się tego nie palili. Mieli tak negatywne doświadczenie z tych kontaktów z SB i tak dalej, że to było z dala, ale jakoś te związki pozostały bardzo długo. Potem jeszcze. Już. Ludka, króciutko, bo jeszcze chcę tam... Tak. Bo ja chciałam tylko dopowiedzieć, bo tu była mowa o środowisku Czarnej Jedynki. Heniek oczywiście o tych swoich jazdach, jak przychodził, to relacje składał także w Kiku, nie tylko w domu. I między innymi składał te relacje Andrzejowi. I Andrzej Wielowiejski poprosił go wtedy o przygotowanie takiej notatki, żeby o tych represjach i o akcji pomocy, żeby tę notatkę dostarczyć do episkopatu. Tak, i o tym, ale, bo to zapytamy Andrzeja, ale za chwilę, A ja, bo a, ja,
Ale w sierpniu ta notatka była, jeszcze ja przed wiem, ale ja wiem, ale chciałem, że tak powiem, żeby dokonać pewnego obrotu, bo na sali jest Bohdan Borusewicz. A już wyszedł. Ale jest Wojciech Samoliński, który do tego Radomia dojeżdżał z Lublina w tym momencie, więc chciałem, żeby się z nami podzielił. Bardzo cię proszę, podejdź tutaj. A następnie rzeczywiście, żeby Państwa uprzedzić, co będziemy robili, to będziemy pytali Andrzeja Wielowiejskiego o ten kontakt z Kościołem. Ale najpierw jeszcze właśnie Wojtka Samolińskiego. Właśnie, proszę cię. Nie mogę odebrać telefonu. Dzień dobry. Myśmy w 76 roku wpadli na pomysł, że do tego Radomia trzeba jeździć. Sekundę, bo żeby wszyscy... Myśmy w Lublinie. Że do tego Radomia trzeba jeździć zupełnie niezależnie od... Nawet nie bardzo wiedzieliśmy o szczegółach akcji warszawskiej. Wiedzieliśmy, że... No i pojawiły się oczywiście, zwłaszcza z Wolnej Europy, jakieś przecieki. Natomiast z Lublina do Radomia jest 100 kilometrów i uznaliśmy, że... No ale w każdym razie jest to w zasięgu, w związku z tym, że tam, że warto to tam jeździć. Pierwszy raz pojechaliśmy, ja nie jestem w stanie odtworzyć daty, to jest przełom września i października. Ja wtedy zaczynałem studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i czekałem na to, żeby dostać legitymację, ponieważ nie miałem powiedzieć, skąd jestem, w związku z tym wymyśliłem, że będę mówił, że jestem z Kulu i że mam na dowód tego, że jestem z Kulu, legitymację studencką. No właśnie, to potrzebowaliśmy wszyscy skądś być, no ja chciałem być z Kulu. Pierwsze adresy dostaliśmy i mieliśmy jeszcze jeden pomysł, to jest, chciałbym na to, żeby to rzeczywiście zostało wyraźnie powiedziane. Mianowicie nie znaliśmy nikogo, kto byłby poszkodowany, natomiast mieliśmy taki pomysł, że obejdziemy parafię w Radomiu. W tych, i to potem mi była między innymi ta legitymacja potrzebna. Od parafii do parafii chodziliśmy, pokazywaliśmy legitymację, na początku mówiąc, że jesteśmy z Kulu. Chwilę potem mówiło się, że mówiliśmy, że jesteśmy z Kulu, ale współpracujemy z Korem. Także wersja była taka rozwijająca się, że tak powiem. I w tych wszystkich parafiach, w których byliśmy, a byliśmy we wszystkich, w jednej parafii nas przegnano. Przegnał nas tylko jeden ksiądz, notabene duszpasterz akademicki. Notabene dzisiaj żyjący w glorii bardzo opozycyjnego bohatera. Tak, tak. Zrobił nawet więcej, to znaczy wykonał telefon do ówczesnego rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z informacją, że go tu nachodzą. No i że w ogóle utrudniają mu życie, powołując się. Oni pewnie nie są wcale z Kulu, ale podał na wszelki wypadek nazwiska, które przepisał z legitymacji. Ale to był jeden, jedyny taki przypadek. To niedobrze byłoby widzieć to wszystko przez perspektywę tego księdza, którego nazwisko zapomnieli. Kotlarza. Po przeciwnej stronie. Po przeciwnej stronie i o nim lepiej nie pamiętać. Natomiast wszyscy pozostali przyjęli nas sympatycznie. W kilku przypadkach uzyskaliśmy adresy. Te adresy na ogół się powielały. To nie były adresy, Znaczy skończyło się to w ten sposób, że ja nie pamiętam znów w jaki sposób trafiłem na poziomie październik, listopad do Mirka Chojeckiego i część, i to jak gdyby zaczęliśmy funkcjonować jako część warszawskiej akcji. To znaczy mieliśmy tam jakichś swoich podopiecznych, Mirek dawał nam nowych. Ja przyznaję, że jeden powód, dla którego chcieliśmy dotrzeć do KOR-u, powiedzmy, że to był taki bardzo techniczny, ale ważny powód, to znaczy skończyła nam się kasa. Myśmy kasę na tą akcję w pierwszej fazie ale skutecznie starczyło na jakiś czas, dostali od księdza
profesora Damiana Wojtyszki. To był, on jest, był zakonnikiem, nie potrafię, nie pamiętam, nawet miałem sprawdzić, w jakim był zakonie, nie żyje już, do którego ja poszedłem i powiedziałem, że no jest potrzebna kasa na pomoc robotnikom i on zebrał pieniądze w konwikcie i parę dni później dał mi pieniądze. Niestety nie pamiętam ile. Pieniądze zawiozłem, a ile tego było, nie pamiętam. I tak gdzieś od poziomu późnej jesieni już ta grupa, bo to była grupa, to w sumie było mniej więcej, ja starałem się to policzyć, naliczyłem 12 osób, które z mniej więcej w tempie, mnie się zdarzyło jeździć do Radomia też nie tylko w weekend, ale też w ciągu tygodnia, mniej więcej odwiedziliśmy ten Radom powiedzmy kilkadziesiąt razy. Nie potrafię precyzyjniej na pytanie, ile tego było, odpowiedzieć. I tak mniej więcej od października, listopada to już było w ramach, wyraźnie w ramach KOR-u i w ramach Mirka Chojeckiego. W ramach, to znaczy Mirek dawał pieniądze, ja mu składałem informacje o nowych adresach, co się dzieje u poszczególnych ludzi. Dwie rzeczy, zupełnie się zgadzam z tą diagnozą, miasto przerażające. To ja też rzeczywiście byłem wstrząśnięty. Ja nie myślałem, że takie rzeczy w ogóle są możliwe. Mało tego, mnie pouczyli, że powinienem się przebrać. Ponieważ jak jeżdżę w swoim normalnym ubraniu do tego Radomia, to po prostu się wyróżniam. Więc kazali mi się przebrać, pożyczyć najbardziej schetane kurtki, jakie jestem w stanie znaleźć i wtedy nie będę, tak na kilometr widać, że on jest nie stąd, no po prostu. W każdym razie, jak już po tym, dwie rzeczy jeszcze, o dwóch rzeczach jeszcze trzeba koniecznie powiedzieć, w obu przypadkach, zresztą w jednym przypadku zakończyło się to no kompletną porażką, to znaczy mieliśmy namiar na młodego chłopaka. On był wtedy starsze klasy szkoły średniej, pamiętam nawet nazwisko, nazywał się Kozak i mieszkał, znaczy jego rodzice mieszkali w tej dzielnicy Radomia, która była w kierunku Warszawy, to się chyba Borki nazywało, nie, na wsi, który nie wrócił do domu 25 czerwca i parę dni później uznano, że jest on ofiarą wypadku drogowego. To nie ja, to moja żona Hanka tam szturmowała tych kozaków kilka razy i nigdy nie udało się, nawet jej nie wyrzucili, ale nigdy nie udało się przekroczyć tej granicy, żeby oni powiedzieli, co oni wiedzą. Był tylko taki tekst w tle, no my mamy jeszcze jednego syna. Syna. Mamy jeszcze jednego syna i dlatego nie będziemy z wami rozmawiać. I druga sprawa, która też do dzisiaj tkwi takim pewnym problemem, to znaczy dotarliśmy do rodziny Jana Brożyny. Jan Brożyna mieszkał na Idalinie i tam był on... Zginął w okolicznościach dość wyraźnie wskazujących na to, że został zatłuczony przez patrol policyjny. Najpierw aresztowano jego szwagra, brata jego żony i ten mniej więcej rówieśnik. Zresztą to też jest dosyć, to też jest bardzo charakterystyczne. Wszystkie opowieści o Brożynie, z Brożyną związane zaczynały się od czasownika wypilim. A potem były różne rzeczy. On został zwolniony, jeżeli dobrze pamiętam, w październiku czy w listopadzie, ale za zabójstwo Brożyny zostały skazane trzy osoby. Ja pamiętam dwa nazwiska, to znaczy Skurkiewicz, to była kobieta i człowiek nazwiskiem Piasecki. Był w tej sprawie trzeci, który miał się powiesić w śledztwie już na Rakowieckiej. Śledztwo zostało przeniesione do Warszawy i on siedział na Rakowieckiej i w śledztwie miał się powiesić. Skurkiewiczowa i Piasecki dostali dość duże wyroki, liczone w wielu, wielu latach. To jest zupełnie nie próbowałem w 1981 roku się dowiedzieć, jaki jest finał sprawy, ale się nie dowiedziałem i do dzisiaj mam poczucie pewnego takiego braku. To znaczy mam wrażenie, że jesteśmy im winni
do końca wyjaśnienie tej sprawy. Natomiast jeszcze na chwilę wracając do kościoła i do księży. To oni z nami współpracowali na kilka sposobów. To znaczy na ogół udzielać, znaczy jedna rzecz ma pewne znaczenie. Oni lepiej wiedzieli, o kogo pytamy. To znaczy myśmy mówili o tym, że to są ludzie, którzy są poszkodowani, robotnicy, tamte, no, a oni wiedzieli, że właśnie to jest element, który pani opisywała. To jest dokładnie tak, że oni wiedzieli, o kogo my pytamy, a myśmy nie wiedzieli. Myśmy się tego dopiero uczyli stopniowo. Że to chodzi, rzeczywiście to żaden robotnik, żaden protest, to rzeczywiście taka, no... Stąd pewien dystans, który oni do tego wszystkiego mieli. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, że jak już żeśmy się z nimi, z tymi księżmi porozumieli, to na pewno pomagali. To było tak, że na przykład Brożynowa dostawała kasę od swojego proboszcza. Nie tylko ode mnie, ale także od swojego proboszcza to wsparcie jakieś dostawała. Więc przy całym, można dyskutować, czy Kościół znalazł się, nie znalazł się. To nie, ja nie chcę tu przesądzać. Być może biskupi mogli więcej, być może biskup radomski mógł zrobić, wtedy sandomierski mógł zrobić coś więcej. Natomiast oskarżanie księży radomskich o to, że nic nie zrobili, jest po prostu nieprawdą. To było tak, że oni... Być może trochę, nie chcę powiedzieć naciskani przez nas, w każdym razie jak się zjawiał problem w postaci tego studenta, który mówił, że ja tu z Kulu i z Koru jestem i u księdza w parafii to mieszka taki i taki, tam on nie ma z czego żyć, no to on się zbierał, szedł i starał się pomóc. To z całą pewnością tak to działało. Nie wiem, myślę, że... Dzięki. I ja bym poprosił tylko jeszcze, bo tam cały czas było my. To znaczy, kto tam z Lublina jeszcze? Po nazwisku tak parę osób chociaż. Znaczy, ja się wtedy tak zaprzyjaźniłem z Anną Żurawską, że jest o 3 lata później wzięliśmy ślub i do dzisiaj jesteśmy szczęśliwym małżeństwem. Więc to my to będzie na pewno Anna Żurawska. To będzie na pewno Andrzej Urmański, człowiek, który bardzo pilnował, żeby pozostać z dystansem do tego wszystkiego. Piotrek Kałużyński, raz albo dwa razy Zdzisiek Bradel, raz albo dwa razy Andrzej Nastula, Piotr, którego nazwiska nie pamiętam, Piotr Kałużyński, którego nazwisko pamiętam. My to znaczyło wtedy tyle. Myśmy byli uczestnikami. Bogdan już skończył studia. Bogdan od 76 roku i myśmy nie, znaczy myśmy byli na takim, myśmy byli w ogóle związani z duszpasterstwem akademickim ojca Ludwika, który akurat o rzeczy całej wiedział, natomiast nie był, że tak powiem, mistrzem ceremonii akurat w tej sprawie. Myśmy byli na obozie w Świętej Annie, na takich rekolekcjach, takim letnim spotkaniu w Świętej Annie koło Częstochowy w 76 roku i tam spotkaliśmy się dosyć przypadkowo z kobietą, o której wiem tylko tyle, że opowiadała, jak to wyglądało. Jak wyglądał ten Radom. Zrobiło to na nas wielkie wrażenie. Było to środowisko, które... No pozostało, powiedzmy, w ogólności wobec tych wydarzeń z pewnym dystansem. To znaczy oni bardziej tam się rozmawiało o tym, jak odzyskać niepodległość, a mniej jak pomóc robotnikom w Radomiu. Natomiast no, ja miałem takie przekonanie, że tym robotnikom trzeba pomóc i myśmy to znaczyła część tego, ja jestem w ogóle z Gdańska, chodziłem do jednej klasy z Olkiem Halem, Grzesiem Grzelakiem, Aramem Rybickim i nie mogę powiedzieć, że było to dokładnie to środowisko, ale w każdym razie ja z tym to jest moje środowisko. Jak mam powiedzieć, skąd jestem, to ja jestem z duszpasterstwa akademickiego. O. Ojca Wiśniewskiego. Tak. Super, dziękuję. Jeszcze chciałem poprosić, bo widziałem Janka Cywińskiego gdzieś tam, głęboko, który tu już był. Janku, jesteś?
Chodź, chodź, bo tu już byłeś wspominany jako rekordzista jeżdżenia do Radomia, zanim przyszedłeś, więc jeszcze chciałem, żebyś parę słów od siebie nam powiedział i się wszystkim pokazał przy okazji. Żaden rekordzista, skoro Wojtek Sewoliński był kilkadziesiąt razy w krótkim czasie, ja 25. Grupa była. A, grupa. Ja może dodam takich kilka wspomnień o charakterze chyba jednak przypisów do tego, co tutaj już padło generalnie. Wiadomo, że to była pomoc finansowa oczywiście, lekarska w sensie przywożenia ludzi do Warszawy, omawiania ich, kiedy były jakieś problemy z tym, no i adwokacka oczywiście również. Ważną częścią było spisywanie relacji od tych ludzi, którzy byli no, ofiarami tych zajść, tych, co przechodzili przez ścieżki zdrowia, byli bici. Sporo takich relacji spisałem, ale to czasem potem przybierały formę listów czy skarg pisanych do prokuratury. No i z tym się wiąże taka jedna sytuacja, troszkę jakby mimo dramatyzmu tych opowieści, bicie, przywiązywanie do kaloryferów, katowanie podczas ścieżek zdrowia. Trochę lżejsza historia. Ja miałem wtedy lat 20, a wyglądałem na 17, bardzo młodo, co było bardzo korzystne, bo kiedy się wysiadało na dworcu w Radomiu, ja jakoś tam wyczuwałem i rozpoznawałem, że są tam czekają na przybyszy podejrzanych z Warszawy, no liczni cywilni funkcjonariusze, na mnie patrzyli z pogardą, po prostu jakiś licealista, nieważne. No właśnie, i zarazem jako ten bardzo młody człowiek, no miałem takie poczucie, że no przede wszystkim trzeba pomóc ludziom, ale zarazem jestem częścią jakiegoś tworzącego się ruchu opozycyjnego, który w jakiejś tam perspektywie, albo już nawet teraz, no ma no walkę z tym opresyjnym systemem i że no, jadę do tego Radomia z takim no, no pewną wiedzą, którą zarazem tym ludziom chcę przekazać, że właśnie, że jest taki system, że trzeba z nim się opierać, że trzeba się skarżyć do prokuratury, bo to są prawa obywatelskie. No i tak sobie siedzę któregoś razu w jednym z radomskich domów i spisuję relację, no właśnie taką, no bardzo nieprzyjemną, właśnie o biciu, traktowaniu tego gospodarza czy gospodyni. I tak się czuję właśnie jako ten posłaniec prawdy, który jakoś tam oświeca w cudzysłowie lud. No i kiedy już spisałem, siedzi tam obok mama tego pana, czy teściowa, taka starsza pani, mówi, no i co, syneczku, nasłuchałeś się o życiu, tak? I wtedy musiałem przyznać rzeczywiście, że nie taki jestem mądry i to, co tych ludzi spotkało, to jest rzeczywiście no coś, co no wykracza poza moje doświadczenie. No. Czy coś jeszcze? Może tyle na razie, bo to... Dzięki serdeczne. Za chwilę chciałbym oddać głos Andrzejowi Wielowiejskiemu, ale jeszcze mignął mi tutaj wychodzący od nas Krzysztof Hagemajer, który o tyle jest... O, no chodź, chodź. Bo on, jeżeli ubeckim dokumentom wierzyć, ale także i relacjom, był, że tak powiem, na tym słynnym takim zebraniu KOR-u, który KOR nie powstał, czyli 12 września. I jak rozumiem, tam był chyba Naimski i chyba właśnie ty, jako ci, którzy opowiadali. Zgadza się? Nie. No, to poprawiaj. Poprawiaj ubeckie źródła. Jeśli można. Nie, to jest niestety, Andrzeju, jeden z tych problemów, który jak czytam wspaniałe prace historyczne, że czasami za bardzo ufacie źródłom SB. I akurat ta historia, że w dokumentach zdaje się jest napisane prawdopodobnie Krzysztof Hagemeyer, zdaje się, tak gdzieś widziałem tego, więc niestety z przykrością stwierdzam, że mnie tam nie było. Natomiast jeśli już dostałem głos, to może kilka słów o moim jeżdżeniu. Ja akurat ani,
ani nie z Kiku, ani nie z Komandosów, ani nie z Czarnej Jedynki. Taki kompletny outsider znalazłem się w tym środowisku, które zaczęło jeździć najpierw do Ursusa, potem do Radomia. To się też zaczęło od tych różnych seminariów, które się działy właśnie od 72-73 roku, akcji protestu przeciwko Zjednoczeniu Organizacji Młodzieżowych na uczelniach. W każdym razie jak byłem też w tym uczestniczyłem w tym porządkowaniu cmentarza żydowskiego i stąd to wejście w sprawę ursusko-radomską. Najpierw to był Piotr Naimski, potem trafiłem do Wójców i poznałem Wójców i jeździłem do Radomia po pracy, ponieważ też pracowałem. Przepraszam, do Ursusa najpierw, a potem mnie Wójcowie przekazali Romaszewskim, zacząłem jeździć do Radomia, co było o tyle wygodniejsze, że mieszkałem bardzo blisko Zbyszka i Zosi Romaszewskich, więc sprawozdawanie się było i odbieranie adresów i poleceń. Moje wrażenia z tego okresu, znaczy ja przede wszystkim, tak jak już kilka osób mówiło, młodym ekonomistą tuż po studiach wtedy i ten Radom zwłaszcza, Ursus to była trochę inna historia, natomiast Radom, gdzie zobaczyłem coś, co mi się wydawało, że nie istnieje w Polsce, czy slums, prawdziwe slumsy i zupełnie niesamowitą biedę i ludzie mieszkających zupełnie trudnych do wyobrażenia dla ludzi z Warszawy w warunkach, więc to była taka pierwsza bardzo ważna lekcja. Ja też nie miałem szczęścia, ale to, tak to było, zwłaszcza w Radomiu, że też nie trafiłem nigdy na przedstawicieli klasy robotniczej. Był to lumpenproletariat. Ale byli to też wspaniali ludzie i bardzo potrzebujący wsparcia i pomocy. To tyle. Bardzo dziękuję. No ale Wojtek, to, nie, bo każdy dostał po jednym, a ja jednak chciałem zaprosić Andrzeja Wielowiejskiego, poprosić, żeby... Andrzeju, słyszysz mnie? Teraz ciebie chciałem poprosić, żebyś powiedział, tylko nie za długo, błagam, żebyśmy jeszcze mogli potem ewentualnie jakieś pytania z sali. Więc robię, no, nie będę. Proszę Państwa, nie czuję się, jak powiem, godny w pewnym sensie tutaj stanąć na równi razem z Wami, którzy byli na pierwszej linii. No, my tam próbowaliśmy coś robić z tyłu, coś tam wspomagać czy poprawiać. No, ale podkreślam, tak powiem, czuję się tutaj dość mocno skrępowany. A co gorsza, Andrzeju, masz rację, że mnie strofujesz z góry, bo jednak przychodzi mi i muszę się podzielić ta szersza refleksja. Proszę Państwa, to były wielkie dni w polskiej historii. To było wydarzenie jak istotnie zwrotne. Natomiast pamiętajmy, skąd żeśmy się wzięli. I powołam się tylko tutaj na taki szczególny autorytet generała Puzyrewskiego, który, rosyjskiego generała, który opisywał polskie powstania bardzo naukowo. I konstatacja tego, można powiedzieć, ogólnej oceny, prawda, tych relacji z Rosją, tego narodu, tego kraju, u Puzyrewskiego była niezmiernie charakterystyczna i ważna i bierzmy to pod uwagę. Mianowicie w tym kraju, w tym narodzie istnieje niezwykła sprawność samoorganizacji i oddolnego działania. Dla Rosjan niewyobrażalna. Tak było w powstaniu listopadowym, tak było w styczniowym, tak było w 1905 roku, tak było z POW.
prawda? To znaczy tak nie wzięliście się w polskiej historii przypadkiem. Coś tutaj za nami było. A teraz ja niewiele wniosę tylko, ale to, co uważam za konieczne, żeby uzupełnić. Jeżeli myślimy o tym jednoosobowym korze w postaci Jana Józefa, starego przyjaciela, starego kolegi, przez bardzo wiele lat żeśmy jakoś coś robili razem, czy stykali się, pamiętajcie, że od 20 lat ten człowiek naprawdę był ciężko chory na serce. I równocześnie był, tak powiem, niespożytą energią, oparciem, kasą i tak dalej. No ale pamiętajmy o tym, że on w każdej chwili mógł umrzeć. Trzecia rzecz, którą chcę tutaj dorzucić, to znaczy chcę wspomnieć rolę, duże znaczenie, on zresztą wiele rzeczy robił, naszego przyjaciela i członka zarządu klubu, Bogumiła Studzińskiego. Otóż ja się coś dowiedziałem, coś do mnie doszło i sprawdzałem to u Mirka Chojeckiego. I Chojecki mi to w pełni potwierdził. No, on to potwierdził, na niego się powołuje, że w pierwszych dniach lipca w Radomiu nie było jeszcze żadnego adresu, żadnego kontaktu. Tak mi mówił Mirek. I oni we dwójkę z Bogumiłem chodzili po barach i knajpach dookoła sądu i tam zaczepili 4, 5, 6 osób. I wtedy oni złapali pierwsze adresy. Tak się, tak powiem, zaczęła to, co się później nawijało, rozwijało i tak dalej. No więc nie zapomnijmy również o Bogumile Studzińskim, zresztą człowieku niesłychanie niezwykłego oddania, poświęcenia i jakiejś wielkiej woli. I teraz już na końcu, prawda, to cośmy rzeczywiście zrobili z Henkiem Wójcem. To miało istotne znaczenie. No przypadkiem tego już nie będę opisywał, bo to dość niedawno było. Zaprzyjaźniłem się z tą, nie wiem, z tym bardzo bliskim, Totum Fackim prymasa Wyszyńskiego, księdzem Alojzym Orszulikiem. Od bardzo niedawna, ale byłem z nim rzeczywiście w przyjaznych stosunkach. I ta notatka Henka, zresztą poszliśmy do niego, rzeczywiście była przydatna i to, co znalazło się w komunikacie Episkopatu we wrześniu, było bardzo jasnym, precyzyjnym żądaniem amnestii, prawda, z dostatecznym uzasadnieniem. Jakkolwiek pamiętajmy, że Episkopat reagował już w czerwcu i były w czerwcu apele o pomoc i tak dalej. I w lipcu z takim dość ostrym, prawda, wystąpieniem, gdzie wyraźnie stanowisko Episkopatu zawierało ostrą krytykę władz i tego, co zrobił Jaroszewicz, prawda? Więc to, tak powiem, nie musieliśmy my Episkopatu popychać, ponieważ on się już i też włączył. No teraz kończąc, powiedz sobie, że nasz klub zrobił jeszcze dwie rzeczy, przypomnijmy, jako takie uzupełnienie w odnośniku czy na marginesie. Mianowicie to w sierpniu napisaliśmy takich kilkanaście osób, bo podpisało, bo część była na wielu było na urlopach, ale napisaliśmy dość ostry, prawda, protest, prawda, w sprawie tego, co się dzieje i tego, co się działo, procesów i tych represji. Natomiast później przy pomocy siły Nowickiego, z którym na ogół byłem w wojnie, ale od tego momentu, bo jakieś mieliśmy zawsze ciężkie problemy ze sobą, ale poszedłem do niego i w ciągu, tak powiem, kilku godzin, bardzo dokładnie, że tak odtworzyliśmy sytuację w Radomiu, Urzusie i Płocku i zwołaliśmy, to znaczy Święcicki, prawda, prezes KIK-u, zwołał walne zebranie, na którym chcieliśmy nawet dość ostrożnie, mocno, ale ostrożnie zająć stanowisko, ale popsuł nam to profesor Stelmachowski, który był dobrym mówcą i człowiekiem, prawda, z rozmachem i fantazją
i sformułował ostrą, bardzo ostrą, prostą formułę, ma być amnestia i cześć, i tośmy uchwalili. No, co wtedy jednak było pewnym politycznym ryzykiem i wychyleniem, ale w każdym razie dość dobrze świadczy o naszym środowisku, dlatego że przy jednym głosie wstrzymującym walne zebranie klubu ostro wystąpiło w obronie prześladowanych. Ja jeszcze zadam tu za chwilę dwa krótkie pytania, ale Ludka jeszcze chciała coś uzupełnić. Proszę bardzo. Chciałam uzupełnić, że ta notatka, to było jeszcze przed komunikatami koru, ona pod koniec sierpnia się ukazała, pierwsza taka zbiorcza i bardzo długo zresztą funkcjonowała jako anonimowa. I chciałam jeszcze powiedzieć jedno, że takie bardzo konkretne działania ze strony KIK-u jeszcze inne były. Mianowicie Heniek razem ze Staszką Grabską i Andrzejem jeździli, no niezupełnie. Nie, nie, bo właśnie dotarliście do księdza, który, no właśnie, stawiał opór, ale nie do końca, bo jednak wskazał siostrę zakonną, która zna adresy i chodziła po domach, i później już kontynuował to z siostrą zakonną Heniek. Więc to tylko dla braci Majewskich, którzy tam przy szynach manipulowali. Dobrze, ja bym chciał dwa zdania uzupełnienia takiego, bym powiedział, roboczego. Otóż ten dokument, o którym tutaj cały czas mówimy, czyli to właśnie, co było zanoszone do księdza Urszulika i do prymasa, on właśnie nie jest nigdzie wydrukowany. Ale ja go mam zresztą u siebie w domu i on będzie wydrukowany. On będzie wydrukowany w najbliższym numerze takiego pisma Wolność i Solidarność, który jest pod... No właśnie było pod egidą ECS-u wydawane, ECS się go wyrzekł, no ale będzie to. W każdym razie tam to, te dokumenty zostaną przypomniane, no żeby, tak powiem, było utrwalone na wieczną rzeczy pamiątkę. Chciałem jeszcze może uzupełniająco powiedzieć, bo to oczywiście może niektóre osoby interesować, znaczy jakąś tą dynamikę zwolnień, prawda, z tych więzień. Jakie to, że tak powiem, skutki miało, oczywiście nie tylko ta akcja, bo ona oczywiście miała skutki z tego względu, że władza no, się denerwowała, bo to jest niebezpieczne, jak obywatele takie rzeczy robią, prawda? Potem pojawia się firma KOR-u, potem akcje zagraniczne, przypominanie, że tak powiem, co tu w Polsce się dzieje, wielkie pisma zachodnie o tym pisały, o tych represjach, o tym wszystkim. To wszystko, że tak powiem, dla władzy było kłopotliwe. Kłopotliwy też był... Właśnie to chcę w następnym zdaniu powiedzieć. Dla władzy też kłopotliwy był napisany w lipcu od razu, zaraz po, tych, po tym procesie tutaj w Warszawie, o którym była mowa, list Jacka Kuronia do Enrico Berlinguera, który został przesłany, opublikowany we Włoszech na Zachodzie, stał się znany. I nawet właściwie to może nie można sobie było tego wyobrazić, jak on był skuteczny. Ja tą sprawę badałem w aktach KC, Wydziału Zagranicznego KC, w związku z tym to, co mówię, jest odpowiedzialne. Otóż po prostu Włosi się rzeczywiście zwrócili do kierownictwa PZPR, co to u was, towarzysze, się dzieje. Tutaj takie listy otrzymujemy, jesteśmy bardzo zaniepokojeni i poprosimy o wyjaśnienia. No i rzeczywiście oni zaczęli pisać wyjaśnienia. Kilka egzemplarzy tych wyjaśnień, kolejnych notatek tam w tych aktach sobie leży. Poprawki odręczne jeszcze były. Wreszcie we wrześniu specjalnie do Rzymu pojechał Andrzej Werblan, żeby w ślad za tym udzielić też osobistych wyjaśnień. Jednym słowem to nabrało dynamiki. Jesienią Berlinguer odmówił przyjęcia od Gierka jakiegoś sztandaru, już nie pamiętam jaki był. W każdym razie to stało się poważnym problemem w relacjach z partią włoską, no a partia włoska to jest największa partia komunistyczna na Zachodzie. I oczywiście zwrotnie to powodowało, że to się wszystko zaczęło nakładać. Interwencja episkopatu, a oni nie chcieli zadrażnić z episkopatu. Powstanie KOR-u, interwencje włoskie, strach, że tak powiem, to co pisze prasa zachodnia, zacznie wywoływać konsekwencje gospodarcze. Tu dużo jest elementów, długo by można mówić. Krótko mówiąc, od września oni zaczęli się cofać, a nawet może od końca sierpnia.
to cofanie polegało na tym, że zaczęto zwalniać część ludzi przedterminowo, nawet nie za bardzo dbając o podstawy prawne. Po prostu jak ich bezprawnie skazywali na 3 miesiące, tak po miesiącu ich bezprawnie zwalniali, mimo że nie było. I ta liczba, że tak powiem, stopniowo się zmniejszała, ale tylko do pewnego stopnia. Ale tylko do pewnego stopnia, bo z drugiej strony trzymali przecież większość, czy w każdym razie kilkudziesięciu co najmniej ludzi skazanych wyrokami sądowymi albo będących w śledztwie, prawda, na różnych etapach postępowania karnego, no, do przyszłego roku, to znaczy do lipca. A do lutego, kiedy Gierek wydał taką amnestię już głośno, znaczy to była ogłoszona w mediach, w Ursusie oficjalnie, prawda, z akompaniamentem, prawda, ogłosił wielką, no nie amnestię, ale mówił o akcie łaski. No to niby jest to samo, ale to nie było to samo, bo to była taka nieustawowa amnestia, polecenie pierwszego sekretarza, żeby zwalniać kogo można. I rzeczywiście zwolniono wtedy większość. Ostatecznie zachowano 10 osób z tych robotników już tak na amen skazanych na 10-8 lat więzienia. I tu, że tak powiem, uznano, że tego zwalniać nie będą. Oczywiście można się zastanawiać dlaczego. No ja sądzę, bo po pierwsze, żeby ten aparat bezpieczniacki miał poczucie, że on dobrze robił, musi mieć jakieś ofiary w swoich rękach, żeby nie przyznać, że sądy coś niewłaściwie robiły, potwierdzić, że wszystko było korekt, a jeżeli nie siedzą, to dlatego, że no, władza jest wspaniałomyślna, ale powinni siedzieć, bo to z bandyci, prawda? Więc to rozumowanie konsolidowania swojego aparatu represji i demonstrowania nieustępliwości, ono było coraz słabsze, ale te 10 osób jednak trzymali w szponach do końca. Dopiero właśnie ta amnestia lipcowa po sprawie Pyjasa, po sprawie aresztowania 10 członków i współpracowników KOR-u, po głodówce w kościele świętego Marcina, tak jest. No w końcu władza ustąpiła, uznała, że tak powiem, ustąpi i prawda, amnestia jest 22 lipca 1977 roku. Ale w ramach tej walki, Wojtek Onyszkiewicz mi tutaj anonsował, ja na chwilę mu dam głos, w ramach tej walki był taki środek nadzwyczajny, jak zebranie listu robotników Ursusa. To jest jesień 76. Ważny epizod. Próby samoorganizacji. Wojtek, opowiedz. Koniecznie chcę o tym powiedzieć, dlatego że Henik powiedział, że nie wyrośli nam działacze z tego zaprzyjaźnienia się w tym Ursusie, ale jednak wyrośli nam niezwykle odważni ludzie, którzy no, niedługo po tym, jak zostali wdeptani w ziemię, odważyli się wystąpić, jawnie wystąpić, podpisując imieniem i nazwiskiem listy w obronie kolegów wyrzuconych z pracy. Cała sprawa wzięła się w ogóle stąd, że tak jak powiedział właśnie Andrzej, władza nie miała żadnego dobrego wyjścia. W pewnym momencie zaczęła się wycofywać, być może też trochę licząc na to, żeby KOR nie miał po co powstać, bo to było tuż przed KOR-em, ale z kolei jak władza ustępuje, no to wtedy odwaga rośnie. W związku z czym tu nie ma dobrego wyjścia. I powstał pomysł, w pewnym momencie, no bo już ludzie zaczęli wychodzić, natomiast nie wracali do pracy. No, to był bardzo poważny problem. Wilczy bilet był, nie byli nigdzie, właśnie nie tylko tu, nigdzie nie byli zatrudnieni. Powstał pomysł wykonania kroku dalej. To był taki trochę pomysł w ogóle na fali zwracania się o solidarny w stosunku do KOR-u wysiłek do różnych ludzi. To było w tym samym czasie, kiedy była kampania o powołanie komisji poselskiej do zbadania wydarzeń. Niezwykle ważna, kiedy były w Radomiu te wspaniałe... Proszę. Nie. Zaczęło się w listopadzie, ale się ciągnęło. To był ten sam czas, w którym były te przepychanki z listami w Radomiu, no, gdzie była ta wspaniała sprawa Wijaty, który no, kilka razy odwoływał i tak dalej, i na końcu wyszło na jego, no i to był list ursuski. Z listem ursuskim było w ten sposób, że no jakoś tam pojawił się pomysł znowu zrobienia rzeczy, którą trudno by było kolegom nie podpisać, bo to był list robotników do pierwszego sekretarza partii, żeby, no że on tutaj taki dobry, pamiętasz Henik sformułowania? Nie, żeby przyjął do pracy ich kolegów, bo ich... tak nie ma. Chociaż, żeby przyjął do pracy.
To nie było żaden protest, to było do dobrego pierwszego sekretarza o to, żeby tutaj właśnie tamtym kolegom coś dobrego zrobił. List był i w związku z tym trudno było taki list za niego represjonować. Trudno było takiego listu nie podpisywać z jednej strony, a z drugiej strony oczywiście każdy wiedział, że tu przed chwilą był zmasakrowany, że wyleciał z pracy i to była taka sytuacja, KOR przychodzi, tyle że na hali. Natomiast drugi element, który tu wyraźnie było widać, to była ta atomizacja. Ludzie na hali jak z listem chodzili jawnie, ale już żeby dostarczać to między jedną halą, bo tam się znali przyjaźni, ale żeby dostarczać między jedną halą a drugą, no to tymi pośrednikami byliśmy my, zjawiając się z reguły osoby, o której wiedzieliśmy, że to jest fajna, mądra, świetna osoba, ale nie mogliśmy się, broń Boże, powołać na osobę, która po prostu do tej osoby kierowała. I ten list miał rzeczywiście masowo był podpisywany, było ich bardzo dużo, a co niezwykle ważne, jak zaczęła się kontrakcja UB, przesłuchiwania i część jakaś tam osób się wycofała nieduża, to wkrótce potem kilkaset nowych podpisów się tam znalazło. Także nie wyrośli nam działacze, ale tak naprawdę to była jedna z tych wspaniałych rzeczy. Było ponad tysiąc osób, to naprawdę była olbrzymia sprawa. Haniek. Ale to była pewna operacja techniczna, mianowicie to było tak, że nasze mieszkanie, które było świeżo dostaliśmy w styczniu, a rzecz się działa w październiku, jeszcze nie było znane SB, to była baza. Tam młodzi ludzie typu Wojtek czy inni nocowali tak, żeby na godzinę 5:30 być pod bramą Ursusa i tam dać ten list umówionym kolegom. No i tam ci ten list podpisywali. Te listy wracały, trzeba potem było być o godzinie 14, żeby odebrać te listy. One były wyśminione z marami i tak dalej. I to wszystko gromadziliśmy. Ta operacja trwała przez jakiś miesiąc mniej więcej, żeby to wszystko uzbierać, ale był sukces niesamowity, bo te 1000 podpisów to robiło swoje. Dodatkowo to było przeciwdziałanie, bo władze znaną metodą robiły przecież te potępieńcze apele na stadionie, Warchołu z Ursusa i tak dalej. Potem próbowali robić zebrania w zakładach pracy, żeby potępiać tych Warchołów i tych chuliganów i tak dalej. I jak myśmy zrobili ten list, to wszystko zamarło, bo oni nie mogli zebrać 1000 podpisów. Oni zbierali mniej tego. Także moim zdaniem to było świetne takie przeciwdziałanie. No i rzeczywiście faktycznie ten list zadziałał, tylko najgorzej żałuję tego, że myśmy to wszystko wsadzili w kopertę, wysłali, nie zrobiliśmy żadnego ksera, bo wtedy kser nie było. No i nie wiemy, co z tym jest teraz. Dziękuję. No ja w tego w aktach nigdzie nie widziałem, nie. Ale to mogło pójść do KC, a chociaż... Ale w KC też nie, ja też przeglądałem papiery KC. Słucham? Do Gierka. Do Gierka. Na pocztę nosiliśmy. Nie, ale no nie ma śladu po oryginale, ale o tym było w komunikatach KOR-u na bieżąco i treść tego dokumentu, tego listu jest w komunikacie KOR-u. No listy nazwisk to nie ma, no tak, to listy nazwisk nie ma rzeczywiście. Proszę Państwa, znaczy ja bym... Chciałbym, proszę właśnie, czy ktoś ma, bardzo proszę, pan Sasanka, bardzo proszę, zaczynę. Tam mikrofonów chyba nie ma, to muszę ten, co ja trzymam w ręku udostępnić. A jeszcze Ludka ma jeden. Przepraszam. Dobry wieczór Państwu. Pomyślałem, że powinienem się podzielić refleksją, która towarzyszyła mi w czasie pracy nad książką i w kilku zdaniach uzupełnić to, o czym była mowa. Pierwsza rzecz to skala represji, przy czym ja zdałem sobie sprawę z tego dopiero wtedy, kiedy skończyłem pisać ten rozdział, tą część dotyczącą represji. No, dane na samym początku cytował profesor Friszkę, a mówię, zdałem sobie sprawę z tego dopiero na końcu, że ani po Poznaniu, po czerwcu, ani po grudniu 70 roku
nie było tak surowych represji, tylu ludzi nie siedziało, nie otrzymało takich wyroków, to oczywiście kwestia polityki. Także, że we wrześniu 1956 roku te procesy były już w miarę uczciwe, że robotników po Poznaniu bronili przedwojenni adwokaci. No, za chwilę Gomułka zmienił ocenę tego, co miało miejsce w Poznaniu. Tak samo w przypadku grudnia 70 roku, a tutaj ekipa została i miała dużo czasu na to, żeby po pierwsze się mścić, po drugie ukształtować swoją własną narrację tego, co miało miejsce w czerwcu. I do tej pory pamiętam rzecz, która zrobiła na mnie wielkie, wielkie wrażenie a propos skali zastraszenia, to znaczy no, w czasie jednego z wieców, to miało miejsce i w Radomiu i w Ursusie, SB realnie obawiała się tego, że ktoś z tych ludzi spędzonych na ten wiec w Radomiu może się podpalić. To znaczy pamiętała to, co miało miejsce na stadionie dziesięciolecia w 1968 roku, protest Ryszarda Siwca i na płycie stadionu znalazło się kilka patroli straży strażackich z kocami azbestowymi, jak to określano w dokumentach, na wypadek zapruszenia ognia, co dosyć dobrze oddaje skalę no i zastraszenia i tego, że nawet SB no, jak gdyby zdawała sobie sprawę z tego, jak to wyglądało. Natomiast jeśli chodzi o akcję, tą kontrakcję SB w przypadku Radomia, to do tej pory pamiętam taką sygnaturę, pod którą kryło się 700 teczek, to znaczy teczki założone na poszczególnych robotników, rodziny represjonowanych. To znaczy no, systematycznie, metodycznie w przypadku wszystkich, którzy byli karani przez kolegiami czy skazani w procesach, nachodzono, pytano, czy ktoś się pojawiał, czy był ktoś z Komitetu Obrony Robotników. Jeśli tak, no to zmuszano do, wywierano presję, żeby napisać, odmówić, namówić do tego, żeby no, w przypadku, kiedy się pojawi, oczywiście donieść. Także widać było, że akcja była no, rzeczywiście systematyczna i prowadzona regularnie. Było kilka takich głośnych, no, czy słynnych, czyli Stanisław Wijata, który rzeczywiście ujawnił to i był takim bohaterem, można powiedzieć. I chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo no, ja jeździłem do Radomia jako wówczas młodszy człowiek, zacząłem 15 lat temu świeżo po studiach, ale do tej pory pamiętam, że miałem bardzo podobne, no oczywiście w zupełnie innej skali, ale uczucie do państwa. To znaczy, że ja również zderzyłem się z innym światem, widząc biedę i ubóstwo, jakiego do tej pory nie widziałem, XIX-wieczne kamienice z wychodkami wspólnymi, piecami kaflowymi, ludzi, którzy do dzisiaj są, żyją w wykluczeniu, no, można powiedzieć w ówczesny lumpen proletariat, ale przede wszystkim ludzie bardzo, bardzo skrzywdzeni, bardzo wówczas skrzywdzeni i ta krzywda, która w nich trwa aż do dzisiaj. I jeszcze jedną, już na samym końcu ostatnią rzecz, skrzywdzeni także, no, naznaczeni tym, co zrobiła władza, nie tylko w formie no właśnie skazywania tych ludzi, ale no właśnie pokazania tego, przedstawienia tego protestu w kategoriach chuligańskich. Oczywiście no, ta popołudniowa część protestu no, miała charakter no, rzeczywiście regularnego demolowania tak głównych ulic, ale i część mieszkańców także Radomia, no, która widziała, była świadkiem tych scen, była skłonna no, przyjąć tezy propagandy i to w pewien sposób, myślę, znaczący wpłynęło na to, jak ten protest był odbierany i postrzegany także w Radomiu i wpłynęło na takie postrzeganie jego, myślę, że do dnia dzisiejszego i mieszane uczucia także, jeśli chodzi o mieszkańców miasta. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Najpierw jeszcze Agnieszka chciała coś tu powiedzieć. Chciałam króciutko uzupełnić, jak wyglądały te wizyty milicji już w trakcie, jak trwała nasza pomoc. Znaczy ja po prostu siedziałam u państwa
w jednym mieszkaniu takich rodziny złodziejskiej, gdzie dwie osoby właśnie siedziały w więzieniu, jedna się tak lekko ukrywała, a jeden przed chwilą wyszedł, to było czterech braci. Tam była jakaś dość skomplikowana sytuacja z żoną, bo tak nie bardzo było wiadomo, czy jest ta żona. I była tam córka, dziewczyna ode mnie chyba rok czy dwa lata młodsza. I ja do nich przyjeżdżam. I ja, tak jak Janek, też wyglądam dość młodo, raczej wyglądam na chłopczyka 14-letniego niż poważną studentkę z Warszawy. I w tej, co to Zośka Romaszewska mi kazała, przyjaciółce, trzymam ten komunikaty koru i tam pokazuję. Pokazuję, że to takie są wybitne nazwiska. No i oni z tych nazwisk, Mikołajska, to życzę, to było nazwisko, które coś tam słyszeli. No oczywiście, to, słucham? Nie. Mikołajska, bo w kinie, tam w telewizji widzieli, czy w kinie, ale tak to. No i to, ale no to rzeczywiście, no daje te pieniądze, widać, że są szalenie zadowoleni. I jakąś herbatę mi dali. To wszystko jest naprawdę bardzo, bardzo skromnych i takich no, słabych warunkach. Stuk, tuk do drzwi, wchodzi wielki dzielnicowy. Zwalisty chłop w takim tym niebieskim mundurze, nie wiem, czy teraz takie same oni mają, czy inne, no w każdym razie taki wchodzi. No i tak siada i tam do jednego z tych synów mówi, no to tam wyszedłeś, czy już byłeś w pośredniaku, czy tam już pracy szukasz, on coś mówi, że był. No a ta Hanka szybciutko te komunikaty w tą przyjaciółkę, no i siedzimy. No więc i wtedy policjant opowiada, że tu za chwilę do was przyjdą, że to są studenci z Warszawy. Oni są na ogół z brodą i chodzą. Oni są na ogół z brodą, przyjeżdżają z Warszawy, opowiadają, że chcą pomóc, a oni to w ogóle są na służbie wolnej Europy. Będą wydawać pieniądze, bo oni mają dużo pieniędzy, bo te pieniądze są dolary z Ameryki. Sami też tam biorą sobie te pieniądze, trochę wam dają. No i będą tutaj chcieli, żebyście opowiadali, więc jak tylko taki przyjdzie, to natychmiast dajcie mi znać, powiedział pan dzielnicowy. No i oni bardzo, w końcu mieli do czynienia z władzą, umieli z władzą rozmawiać, więc oczywiście. I on tak jeszcze rzucił na mnie okiem, mówi, a to kto? A Hanka mówi, moja koleżanka. No i on wyszedł i to było. A miałam też takiego jednego pana, który przykablował mnie. Ale ja im mówiłam, że oni będą, że będą chodzić, że to jest strasznie trudne, że będą ich szantażować, że mają natychmiast wtedy jechać i dałam adres i telefon Jacka Kuronia. No i kiedyś właśnie zostałam wezwana do Kuroniów i przychodzę i tam siedzi ten mój podopieczny. To taki biedny, Kuroń mu opowiada, że nic nie zrobił, że w ogóle jest fantastycznym facetem, że właśnie przyjechał do tej Warszawy i się przyznał i tak dalej. No i on właśnie opowiedział, że mnie przykablował i że opowiedział dokładniej. No i potem był taki długi dyskusja, jeszcze przyjechali moi podopieczni, ja w ogóle byłam pionkiem w tym wszystkim, bo tu jeszcze wtedy, potem już moim podopiecznym Grześ Boguta był. Więc ściągnęli Grzesia Bogutę, Zosię Romaszewską i czy Agnieszka dalej może jeździć, czy nie może jeździć, więc zmień kurteczkę, możesz jeździć. No więc zmieniłam kurteczkę i dalej jeździłam. Ale Rafałowi zakazano, był za bardzo charakterystyczny, a ja jak zmieniłam kurteczkę, to dało radę. Ale naprawdę ja uważam, że to był bardzo dzielny człowiek. Znaczy Jacek, to był bardzo dzielny człowiek. To też był jakiś rzezimieszek, to był lump kompletny. Ale jednak wsiadł w ten pociąg, przyjechał powiedzieć, żebym ja do niego nie przyjeżdżała, bo to jest po prostu groźne. Więc nie, to naprawdę w porządku facet. No, to chciałam dołożyć. Dziękuję. Dziękuję, to ciekawa bardzo opowieść. Inka Słodkowska i pan Rutkowski, bardzo proszę, po kolei. Ale to trzeba przejść do mikrofonu, bo to się nagrywa szczęśliwie. To znaczy, chciałam przypomnieć, jak to się dowiedziałam o tych sprawach. Dowiedziałam się od Rafała, w którym byłam na roku i te opowieści Rafała czy innych ludzi, którzy tam jeździli, których znam, nie wiem, na studiach w KIK-u, to były opowieści bardzo proste. To była relacja, raport. Nie było nic o swojej roli w tym. Ale jeszcze, co jest bardzo ważne, że oni jak wracali do Warszawy, to nie chowali się w piasek, nie następowała konspiracja. Oni właśnie chodzili dalej, opowiadali ludziom, żeby móc zbierać pieniądze, żeby móc zdobywać poparcie. Czyli robili drugą pracę
pierwszą pracę robili na wyjazdach, a drugą pracę robili w Warszawie. Także o tym nie powiedzieli, ale to jest bardzo istotne. I od Rafała dostawałam komunikaty, dostawałam te skargi, które spisywał Janek. Rafał załatwiał ludzi, żeby maszynistki, żeby te komunikaty przepisywały. Także to o tym trzeba pamiętać, że praca ich nie kończyła się w momencie powrotu z Radomia czy z Ursusa. Oni dalej tą pracę tutaj w Warszawie kontynuowali. Chciałam o tym powiedzieć, bo żeście o tym nie powiedzieli. Powiedziała Ludka, na szczęście wspomniała o zbieraniu pieniędzy, ale też bardzo skromnie. Ale tego było dużo, dużo więcej. Więc ta praca była nieustająca. O, tyle. No tak, znaczy uzupełniając to, żebyśmy o tym nie mówili, no bo to trochę wprowadza nas na inny, że tak powiem, obszar opowieści o uniwersytecie, ale jak już zaczęłaś, to jeszcze dwa zdania. Bo to jest też wywoływanie pewnej presji na władze w obronie robotników przez organizowanie tych listów, prawda, środowiskowych. I oczywiście grupa studentów z różnych wydziałów, tam były różne osoby, między innymi Bronisław Komorowski u nas na historii, tak, wspólnie z Łukaszem Kądzielą, a na innych wydziałach inne osoby, zbierała list protestacyjny studentów Uniwersytetu Warszawskiego na różnych wydziałach. Pamiętam, że to zebrało około 700 podpisów. To jest jak na tamte czasy strasznie dużo oczywiście. I ten list został złożony do Sejmu w obronie właśnie za amnestią i tak dalej. Także to środowisko studenckie było aktywne. Było aktywne i dla różnych rzeczy, które działy się potem, ma to wszystko fundamentalne znaczenie. Pan Rutkowski chciał powiedzieć. Ja mogę tylko powiedzieć o zbieraniu pieniędzy i to w jednej tylko placówce naukowej w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. W Warszawie to było około 100 osób pracujących, były jeszcze placówki pozawarszawskie. Według mojej orientacji ogromna większość pracowników płaciła co miesiąc składkę w takiej wysokości, w jakiej kto mógł zadeklarować, że wpłaca. Ja właściwie znałem tylko tego młodego kolegę, który ode mnie te pieniądze odbierał. Ogólnej informacji nie było. Chodziło o to, żeby zachować pełną dyskrecję, kto płaci, kto nie płaci. No a jednak środowisko było zorientowane, do kogo w ogóle z propozycją tego rodzaju nie można występować. W składzie naszego instytutu był, to już było wtedy dobrze wiadomo, funkcjonariusz, oficer chyba trzeba powiedzieć, aparatu bezpieczeństwa na dość takim newralgicznym miejscu, stale urzędujący. I to była właśnie sprawa takiego instytutu. Natomiast przed kilkoma dniami rozmawiałem z zaprzyjaźnionym lekarzem, który w tymże czasie pracował w Wielkim Szpitalu Warszawskim. Ja mówię coś o tym, jak to wtedy było, jak się te składki dawało. A on mówi, ja nikomu żadnej składki nie mogłem dawać, u mnie nic takiego nie było. No, w każdym razie on w tym wielkim szpitalu nie miał żadnego kontaktu, gdzie mógłby się zwrócić z tym, a na pewno byłby chętny, żeby wspierać tę sytuację. I na koniec chcę powiedzieć, przed kilkoma laty rozmawiałem z Henrykiem Wójcem, pamiętam było to na ulicy Piwnej, poruszyłem tę sprawę, czy można się jakoś zorientować w sensie ogólnym, jakie to były ilości, w sensie liczby ludzi, którzy byli w to zaangażowani w dawanie pieniędzy, czy może w sensie no, liczby tych złotych, tych pieniędzy, ile to się zbierało. No wtedy Henryk tego nie wiedział. Czy dzisiaj wie? Nie wiem. Jest komunikat KOR-u, jest na ten temat. 3 miliony. To nie ten komunikat, Heniek może go łatwiej. Nie, bo to jest przy, jest w komunikacie. Dokładnie, jak KOR się przekształcał w KSS KOR, to tam jest podana liczba. Ja chyba sobie przypominam, że to jest 3 miliony, tak. 3 miliony, no ale oczywiście to jest wszystko strasznie trudno liczyć, bo ja nie wiem, czy to są wyłącznie 3 miliony ze zbiórek, czy też na przykład przekazane z zagranicy. No właśnie mogą być tutaj wspomnianego duszpasterstwa Miłosierdzia, które Jan Józef dostawał. To jest bardzo trudno policzyć, skąd powstały te 3 miliony. No, a rozumiem, że też były jeszcze dodatkowe pieniądze.
Kto gdzieś co? Proszę bardzo, pan Sasanka jeszcze raz, bardzo proszę. Bardzo przepraszam, ale zapomniałem o jednej rzeczy, która jest bardzo, bardzo ważna, mianowicie o wdzięczności. To znaczy niezależnie od tego, jak to wygląda w sferze publicznej w czasie oficjalnych obchodów, gdy nie zawsze są wymieniani wszyscy założyciele koru, czy ci, którzy jeździli, to ci ludzie w Radomiu o tym pamiętają i o tym powtarzają. I na przykład, gdy w rocznicę czerwca miałem okazję być w Toruniu w Radiu Maryja, przewodniczący Stowarzyszenia Czerwiec 76, pan Stanisław Kowalski na falach Radia Maryja jako podziękował i wymienił obok siebie i Antoniego Macierewicza, Wojciecha Fałkowskiego, Jacka Kuronia, Jana Józefa Lipskiego i wiele, wiele innych nazwisk. I byłem wielokrotnie w Radomiu w czasie tej rocznicy, słyszałem, że rzeczywiście wielokrotnie wyrażali wdzięczność i podziękowania dla państwa, dziękując. Tu, bo tu mam najlepszą książkę o korze, to są komunikaty koru, po prostu tak jakby wydawane od początku do końca i jest tak, komunikat z 18 marca 1977 roku. Łącznie do dnia 18 marca informacją objęto 988 osób, a pomocy finansowej udzielono 557 osobom, wydając 2 344 730 zł. I pewnie tam w kolejnych miesiącach podobne komunikaty były. Także KOR dokładnie informował o skali pomocy. Tak jest, tak jest. I proszę państwa, to nie wiem, czy są jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę, pan Janiszewski. Ja to mam informację taką, że mój przyjaciel 10 dni po tych rozruchach radomskich zrelacjonował mi coś takiego, doktor habilitowany Apuniewicz, dzisiaj na emigracji, że tego dnia, kiedy były te zamieszki w Radomiu, w którym brało pełno ludzi, też nie tylko robotników oczywiście, też inteligencji, chodzono po ulicy Żeromskiego, jak tu wspomniano, to jest główna ulica Radomia, taka marszałkowska, i mówiono, żeby sklepy zamykać. Dlatego mojego przyjaciela było to informacja, że następnego dnia wczesnym rankiem już były ekipy szklarskie, które szkliły. To byłoby rzeczywiście robione przez jakichś buntowników, no to prawda, nie przygotowano by tych ludzi, tych szklarzy. To musiało być przygotowane według niego. I druga informacja skromna, że w KOL projekcie, gdzie pracowało około 800 osób, próbowano nas, żeśmy potępili oczywiście warchołów i na 14 pracowni, tylko w dwóch pracowniach potępiono, w wszystkich innych pracowniach inżynierskich powiedziano, że nie potępiamy, bo nie wiem o co chodzi i tak dalej. Także nie było takiego ze strony mojego biura chęci potępienia tych warchołów, a poszli wszyscy partyjni, 78 osób, na to spotkanie tam na sadzie dziesięciercy. Także partyjni potępiali. No, powiedzmy, że ten stadion był dużo, dużo, więcej było na stadionie pewnie niż partyjnych w Warszawie. Proszę państwa, nie będziemy się w to wdawać, natomiast ja chciałem, bo rozumiem, że powoli zmierzamy do końca, ja chciałem państwu taką, właściwie to jest trochę półanegdota powiedzieć, jak KOR powstawał, o tym się właściwie nie mówi zupełnie. I tutaj chciałem dowartościować starszych państwa, zwłaszcza tych najstarszych adwokatów, szczególnie Anielę Steinsbergową i Ludwika Kona. Bo to, o czym za chwilę powiem, to trzeba być przedwojennym adwokatem, żeby w ogóle móc coś takiego wymyśleć. A mianowicie formułę prawną KOR-u. Prawda? KOR był taką przedziwną, teraz mówię już o komitecie, taką przeciwną formułą prawną, z którą właściwie nie wiadomo było, co zrobić i jak ją zaklasyfikować. Bo oczywiście nie jest to partia, nie jest to stowarzyszenie. No właśnie nie wiadomo, co to jest. I to ma swoje znaczenie, bo nie wiadomo w związku z tym, jak prawnie z tym walczyć. Jaki paragraf? I otóż właśnie tutaj ci starzy przedwojenni adwokaci, którzy pamiętali, że gdzieś tam z roku, nie wiem, 32, czy 34, ja nie biorę odpowiedzialności za rok, było rozporządzenie prezydenta Rzeczpospolitej o tym, że w wypadku klęsk żywiołowych,
jest możliwość zawiązania komitetu dla ratowania tych, co ucierpieli, prawda? W domyśle oczywiście powódź, pożar, trzęsienie ziemi, coś. Do tego się oni, że tak powiem, w sensie koncepcyjnym odwołali. Stąd gdzieś się tam pojawia początkowo ta nazwa. Komitet Obrony Robotników Ofiar Represji Czerwcowych, bo coś tam, prawda, taka długa bardzo. I jest ta formuła, że jak przestaną się, prawda, te represje toczyć, to istnienie KOR-u straci sens i znaczenie. To jest wymyślone przez Steinsbergową i Kona, bo tylko oni to mogli wiedzieć, taki detal, prawda? Niezniesiona niczym, żadnym dekretem komunistycznym, rozporządzenie prezydenta tam z 1932 roku na sytuacje nadzwyczajne. To ode mnie taka anegdota na koniec. Proszę Państwa. Mogę jeszcze dwa nazwiska przypomnieć, skoro, bo tutaj była taka wzmianka krótka o głodówce, o samej w Świętym Marcinie, o tej głodówce, to już chyba wszyscy wiedzą, opowiadać nie warto, warto, ale czasu nie ma, to głodówka o tych ostatnich siedzących, o wypuszczeniu ostatnich siedzących. Chciałam tylko powiedzieć, że głównym organizatorem tej głodówki był Bohdan Cywiński. W głodówce brał udział między innymi ojciec Aleksander Hauke-Ligowski, a pełnomocnikiem, takim rzecznikiem tej głodówki był mężem zaufania, przepraszam, był Tadeusz Mazowiecki. Tak. Nie, tak, ja to żeś mówić o tym formalnym istnieniu komitetu. Wszystko jest w tych dokumentach. Więc tak, jest w tych komunikatach korespondencja KOR-u. Dziennik paryski Le Monde z 1 października 1976 zamieścił artykuł Komitet Obrony Robotników nieuznany przez władzę. Wiadomość ta nie jest zupełnie ścisła. W odpowiedzi na pismo Jerzego Andrzejewskiego do marszałka Sejmu Stanisława Gucwy, zawiadamiające marszałka Sejm i władze PR o zawiązaniu komitetu, J. Andrzejewski otrzymał list z Kancelarii Sejmu, datowany 25 października 1976, sygnatura taka i taka, podpisany przez dyrektora Biura Prac Sejmowych W. Popkowskiego. W liście tym czytamy: z polecenia marszałka Sejmu zwracam skierowany na jego ręce list wraz z załączonym tekstem tak zwanego apelu. Tekst ten nie nadaje się do rozpatrywania zarówno ze względów formalno-prawnych, jak i zawartą w nim treść, i podpisał to ten Popkowski. I profesor Edward Lipiński powiedział tak: jak korespondują, to znaczy, że nas uznają. Jesteśmy legalni. A po wielu latach ja spotkałem tego Popkowskiego, on był zastępcą szefa Kancelarii Sejmu. I mówię: pan trafił do księgi KOR-u. Nie wiem, czy pan wie, bo jest pana nazwisko tu użyte, bo pan popisał ten list, ale już wtedy on pracował jako normalny pracownik i dobrze się spisywał nawet. Także jeszcze jest pewna końcówka, że pan Popkowski trafił jak Piłat w kredo tutaj do naszej księgi. Dziękuję. Proszę Państwa, no, ja po pierwsze chciałem podziękować serdecznie uczestnikom, tutaj naszym przyjaciołom i bohaterom tych wydarzeń. I chciałem podziękować Państwu za miłą, dobrą frekwencję, wytrwałość, uzupełnienie różnych rzeczy. Bardzo serdecznie dziękuję. Właśnie poprosimy o zwrot albumu Państwa Wujców. Tak, tam ktoś ma, dobrze. Także bardzo Państwu serdecznie dziękuję i życzę wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo.